Siemanko, serdeczne widzowie, siema. Witam, Boso Przeskarni, siema, Boszkowski, witam was. Co tam, mordeczki, jak tam? Co was słychać ciekawego? Dajcie znać, jak tam muzyczka, czy w porządku, co do mikrofonu, czy może być? Siema, Krysu, siema, siema. Ha, skillujesz już elegancko. Siema Grzesiu, jak mnie słychać? Dobrze? Muzyczka nie za cicho, nie za głośno? Możemy coś tutaj zaraz jeszcze pokombinować, zanim zaczniemy. O, proszę, jak dostaliśmy na powitanie. Masakra. Może potem, Kenshin, może potem. Gitara gra, ale daj te bolce. Dzisiaj zacząłem tutaj grać dzięki streamowi. Zajebiście. Jest tutaj Ankrachmun, no zawsze właśnie idziemy. Właśnie idziemy, widzowie, na... tak macie w opisie, dzisiaj idziemy dobijać level na Ankrachmun. Zobaczcie, tutaj mam 16% chyba do 107. To jest właśnie Ankrachmun, jakby ktoś się pytał, czy jest Ankrachmun, jest Ankrachmun. Troszkę zmienione, troszkę jest customowe. Nie takie jak na Real TV, zaraz zobaczycie, jak wygląda miasto. No ale oczywiście na Ankh są dragony, są skaraby, są Ancient skaraby, troszkę inne niż na normalnej TV. Desert Huntery customowe, no i takie tam pierdoły. Nie ma Tomb Krysu, nie ma. Nie ma Tomb, póki co jeszcze nie, na TBNT się nie odkryli Tomb, o ile są. Takowe tomby. Możliwe, że są, ale właśnie ten quest jest nieskończony, więc jeszcze nie wiadomo, czy jakieś tam tomby są. Możliwe, że są. I wczoraj Dus pokazał tą środkową część z tym Sandlordem. Fajno tam. Ja bym tam chętnie poszedł zwiedzić chociażby te dojście, ale ktoś by musiał mi pokierować mnie, gdzie odkopać dziurę, co nie? Pozdrawiam Smakołyszów. Pozdrawiamy Smakołyszów. Co wygasło, Grzesiu? Siemka Gregu, elo. Co tam u was? Stóp ci wygasł. No i co teraz robimy z tym fantem? Ładnie oplute, co napisałem? No widziałem, no ale co, jak mam się do tego odnieść, jak nawet nie przywitasz się? No przeczytałem i tyle, no. Zaakceptowałem to do wiadomości. Odnowiłem, dziękuję bardzo za odnowienie, Subika. Dobra, pyza, daj bolca albo bursty. Mam 1000 burstów na sprzedaż, jakby ktoś chciał. My tutaj jesteśmy na wpisani na nekro. My idziemy dzisiaj chęcić tam podziemia. Zobaczycie, jak to wygląda. Dark Knighta może nawet takie miejsce nie najgorsze jest. Zresztą zobaczycie. Tu oczywiście powierzchnia jest, wiecie, do zarabiania pieniążków. Ja tutaj też nieraz siedzę na tej powierzchni. Tu możecie sobie zarabiać pieniążki. Chule szkielety. Knight na nekro brzmi jak ryba na rowerze. O, zobaczysz. Coś tam podziubiemy. My się już tak znamy, niemal znam rozmiar mojego siusiaka. O kurde, dobra widzowie, tu jest to wejście, tu nie będziemy mu wybijać. Oczywiście to będzie nasze chyba, tak mi się wydaje, że to bijemy my. No i tu zaczynamy naszego huncika. O, już mamy różdżkę, też poniekąd przyszliśmy po te różdżki. Także z pierwszej mumii różdżka, elegancko, czekajcie, jeszcze sobie coś odpalę. Jest skrzynka? Tam nie ma Krysu, nie ma skrzynki, niestety nie ma. Niestety nie ma to, tutaj skrzyneczki. Panuje coś ich Knight to bije guardy całe życie, a nie jakieś ekstrawagancje. O kurde, dobre. Nie no, trzeba coś tam...
Tak, Lota przez całą pustynię? Tak, dokładnie. Trzeba na Darasie targać Lota, niestety. Albo niestety. Oczywiście tu sobie jedziemy pykać z Lifelingami. I tak dalej. Zobaczycie zaraz, jak to będzie wyglądać. Zaraz przeczytam. Siemka Plażyn, miło cię znów widzieć w grze powodzonka w dzisiejszych podbojach. Ja niestety mam od groma na głowie, ale w wolnych momentach pewnie będę zerkał. Cieszę się bardzo. Powodzonka tam w swoich sprawach. Witam, pozdrawiam ciebie i wszystkich graczy z Tibiantis. Zaczynając grę na serwerze otrzymałem sporą pomoc od różnych graczy. Jak tylko zacznę zarabiać, to będę się odwdzięczał wszystkim nowym. No zajebiście, zajebiście. Cieszę się bardzo. Ale tu zajazd. Zajazd będzie na dole. Będziemy bić nekrodziny. I takie tam pierdółki. Tutaj, o, mamy tu Undead Sworda. 450 zarobione. Do kabury pakujemy. Tu ogólnie też są takie customowe mopki. Zaraz zobaczycie. 233 osoby. Jeszcze mało, jeszcze mało. Mam nadzieję, że będzie 290, tak jak wczoraj. Nie wczoraj, sorry, było 320 osób. Wczoraj było 320 osób na serwerze, widzowie. Także mam nadzieję, że działają te streamki, że przyciągamy ludzi. Ja i jeszcze tam paru innych streamerów streamuję. Mam nadzieję, że to działa. No i że te lato to jakoś tam nie spadnie drastycznie ta liczba. Do 100 na przykład. Tylko będzie się gdzieś tam trzymać koło tych 200, nie? Fajnie by było. Patrzcie tego Parala w ogóle, patrz. Patrz teraz. Taki jest Paral na wojnie, jak dostaniesz od druida, nie? Jakby się ktoś pytał, czy druid się sprawuje dobrze w wojnie, nie? To tak jak traficie paralem, to tak idziesz, nie? Finish him. Jak ktoś sobie premium pika chce kupić, to zapraszamy do Chrisa. A kasy ci radziłbym tutaj nie reklamować, bo jeżeli jeszcze tutaj, wiesz, sprzedawanie kasy nie jest tak formalnie legalne, także... Także lepiej zostaw to gdzieś tam na jakieś inne stronki. Na Parali od Mumii masz czas przemyśleć całe swoje życie. No, dokładnie. No jak dostaniesz Parala i zrobisz, nie wiem, kratkę tylko, nie z kosa, tylko taką zwykłą kratkę, no to tam zdążysz przemyśleć, co tam jutro będziesz robił na obiad, czy musisz na zakupy, co musisz kupić. I tak dalej, ale jak już na Paralu zrobisz skosa, no to tak jak mówisz, można przemyśleć tutaj całe swoje życie, nie? Tak, dokładnie, siku wrócić, skoczyć na Orlen po jakieś piwo albo coś. I tu już mieliście tego mopka takiego pierwszego, customowego, overdose, coś takiego, nie wiem jak on dokładnie. Się nazywa piwo dla mnie. Ty to zawsze masz, kurde, te ochotę na te browarki. Mamy tutaj overser. I tutaj będziemy troszkę sobie strzelać oczywiście. Jakieś HMM-ki, jakieś GFB-czki, nie? Chyba na Orlen w sąsiednim województwie. No, dokładnie, tak się śmiali. Był taki mem, co nie? No i co? Lecimy z Nekrosem, a ja tu chyba będę jednak biegał w bochach, nie chce mi się gonić tego wszystkiego. Oczywiście jak będziemy dawać radę, to będziemy sobie przerzucać Sportringa na Nekro. Może jakieś bożki dropną, fajnie by było. Co to za miejscówka? To jest na Ankrachmun miejscówka, podziemia Ankrachmun, customowego Ankrachmun. Cześć Adrianie, cześć. No także tutaj pokazuję wam, może ktoś skorzysta. Koledzy tutaj knajtami bardzo dużo siedzieli na setnych levelach, na 90-tych, ale bardzo dobra miejscówka dla 80-tych, 90-tych palków. Bardzo, bardzo dobra miejscówka tutaj dla paladynów. My dzisiaj tutaj polatamy. Dobijemy level. Zobaczymy jak tutaj w ogóle z expem. Tutaj expa nie ma jakiegoś tam mega. 50 na godzinę gdzieś powinniśmy zrobić. Ale może coś tam dropnie nam z tych nekrusów. Ziomek tu wcześniej bił przede mną 2 godziny i nie miał bożków, więc może.
Elos, Mix Mystery, Elox, Vidar, Elo, Are you necromancers? Yes. Ale by oddały bochy, nie? Puściłeś Bona teraz? Ja? Nie puściłem Bona. A co, było słychać coś? O kurde. Bo czekał na respa. Albo próbuję wbić od paru dni pewnie i się nie udaje. No było słychać? No to kurde, nie wiem. Ja nie, ziomek. 20 parkiem tu idzie expić, no to dawaj, pokaż co umiesz. Zapraszamy. By ci guma w majtach. To ty się jednak zesrałeś, okej. Okay. Pas startowy dla much. Siema Mordini, siema Chestero, witam serdecznie. Co tam u was dzisiaj słychać? Co dzisiaj już mamy? Dzisiaj już mamy czwartek, ta? Ja mam nocki, to ciężko tam z tym, widzowie, z tym ogarnianiem czasu. Tak, dzisiaj nocka i jeszcze jutro nocka, no. Ja już weekend, ja pierdziele, to ty tam dzisiaj szalejesz, co? Jak widzicie, tutaj też lodbaga można jakiegoś sobie złożyć, takiego nawet fajnego. Pracy wiedzą, że jesteś w piątki pijany, a no to wszystko w porządku, okej. Okay. Promile walone, ja pierdziele, chłop mam weekend w czwartek, zajebiście, też bym tak chciał. Spoko praca, no. Po nockach dzisiaj mam popkę, nie ma kiedy grać, pompkę, ja też po nockach jestem, wiesz? W tym tygodniu nocki, no. Trzeba dobrze z biurem żyć. Normalnie tam dajesz znać, że w piątki pijany i dają ci spokój, chyba tak to działa, nie? Widzowie, trochę pograłem na offstreamie rano na pochu. No i powiem wam, że nawet fajnie było na pochu. Wbiłem 40% na hunciku, tam 3 godziny z hakiem. I zlotowałem dwa Dragonhammery, Serpent Sworda jakiegoś i Fire Sworda z DL-a. Czyściłem sobie te DL-e. Także nawet dopisał locik. Miałem tam 10k prawie z tych itemek. Tutaj może jakiś school staffik spaść, widzowie, także albo school staffik z nekro, albo jakieś bożki, no to tutaj mój kumpel wbił parę leveli knightem i zlocił tam par bochów oczywiście. Odzin jest zrurowany, zabijemy sobie tego Dżina, on nas będzie oczywiście upijał. Mamy Dwarfen Ringa. Także może będziemy sobie go zabijać, zobaczymy. A na niego nic nie działa, oprócz śmierci. Patrzcie, nie upił jeszcze. Zajebiście, dobrze, że nie upił. Bo jakby upił, to mamy tak z 5 minut z 5 minut ringa musimy nosić, czy tam 4 minuty. Także to trochę łajścik, no ale dobra, zobaczymy. Może będziemy zabijać te dżiny, z nich jakieś kamyczki lecą podobno. Explo nie działa? O, Explo pewnie działa, stestujemy zaraz, ale szkoda trochę. Explo by było na dżinę. Masz może Warhammera? Mam Warhammera, mam. Mam dwa Warhammery jakieś tam, mogę sprzedać jak będę w depo. Nie ma problemu.
O, tego Mace'a sobie weźmiemy, bo tutaj też ludzie potrzebują tych clerical Mace'ów, nie wiem na co. Bije się z nich na początku. Na Tibiantisie są legali makerzy, tylko tak zwani bedmakerzy, czyli musisz przelogowywać Harry, kłaść się do łóżka i wtedy robisz sobie co 100 minut masz 100 many i robisz sobie runkę, nie? A farmy są nielegalne. Aha, działa na 100% eksplod. Dobra, spoko, dobrze wiedzieć. EK czy RP tutaj lepszy? No zależy od twoich preferencji. Ja wybrałem EK z sentymentu też trochę, bo kiedyś grałem EK-iem dużo. Na starej TB na 7.6. No ale ludzie grają palkami, nie narzekają. Też jest fajny palek do grania. Eluwa, siema kończu. To 100 minut 100 many, a jaki level musisz mieć, żeby mieć beda? No to, żeby robić te uchy i tak dalej, to nie wiem, widzowie, jaki tam 11 chyba potrzeba, nie? Czy coś takiego, nie? Żeby mieć tą manę, nie? Siema Ashra, siemanko. Cel Gensward, bój Demon Shield. Widzowie, jak chcecie Gensworda zakupić, to kończu tutaj dysponuje Gensworda na sprzedaż. Dogadujcie się. Co lepsze serce mięso? No dokładnie, no to tutaj nie ma czegoś takiego, co jaka lepsza profa, nie? No tutaj oczywiście mag ma mega damage, no to mag od Knighta odbiega damage'em i tak dalej. No ale mag jest bardzo drogi do utrzymania. No a czy palek, czy Knight? No to z czym wolisz, to grasz, nie? Czym wolisz, to grasz, ziomeczku. Musimy sobie tutaj coś z tym lotbagiem robić. Ja nie chciałbym, żeby znowu jakaś nieciekawa osoba się trafiła. Nie wiem, czy nie będę tego lotbaga gdzieś tam przesuwał, gdzieś tam zostawiał go na chwilę, żeby go nie stracić potem. Kurde, nie wchodzą te hity. Nekro powinien być ten miękki, nie? Powinien wchodzić w niego. Streama daje opóźnienie 20 sekund? No, teraz już nie, może następnym razem. Ale kurde, nie lubię mieć takie opóźnienie na streamie, szczerze mówiąc. Co się dzieje, koleżko? Snajpią cię na bagu? Jeszcze nie, ale już się zdarzyło parę razy, że zabrali. A już mam pograne, dostałem perma. Żartujesz? Jak to perma dostałeś? Kombinowane było, co? Co było kombinowane? Możesz już powiedzieć, jak perma dostałeś dla przestrogi nowych graczy. Dwa hary pewnie, ty tam miałeś dwa hary. Wiem, że grałeś najpierw jednym, potem drugim, więc pewnie dwa laptopy, tak? I odpalane było. Skillowane plus runy pewnie, co? Ashra. Nie było mnie w tym tygodniu za często. A co się działo? Jakieś miałeś sprawki do załatwienia? Na jednym IP pewnie konto stracił. Nie trzeba mieć jedno IP, żeby stracić konto. Nawet jak masz osobne IP, a sam obsługujesz to. To oni cię i tak zbanują. Dojdą do tego, że to jest jedna osoba. Nie bój się. Zbliżam się do 80. Do 80, hehe. O, pięknie, pięknie. O kurde, gratulacje kończu. Lecisz z tym wariacie. Fajną postać już masz. My się zbliżamy do 107 levela. Tu sobie zostawimy i znowu jak będziemy robić kółko, to będziemy chyba sobie targać. Tutaj nie ma dużego kółka, więc myślę, że nie będzie nam to za bardzo przeszkadzać, jak to będziemy gdzieś tam puszować. Jak myślicie? Chyba będzie spoko, nie? Sobie zostawimy, górę wybijemy. A potem tam coś rzucimy gdzieś. Zrobiłem update EQ, dzięki za DSM. Spoko, spoko. Oby służył, bo ciężką pracą wylotowany, wiesz? Ciężkim poświęceniem. W końcu wypadł. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i RPG-iem
nie da się skillować, tylko mąk do 80 skilla, a później to lipa. Da się, da się. Da się dalej skillować palkiem. Tak zwany geomancer istnieje, tibiejski. Jak masz kompa i laptopa i neta domowego plus Stella, to nic ci nie grozi. O, 2.2 Pro, nie wiem skąd ty się urwałeś. Już nie jeden taki był, co leciał na dwóch iPikach, na dwóch laptopach, dwóch kompach i był pewny, że nie dostanie bana i dostał. Nie, 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 ziomek, nie, nie, to tak nie jest, że nic ci nie grozi, niestety. Nie udowodnią ci tego? Uwierz, że udowodnią. Żartuję, napisałem sobie prosty skrypcik do poruszania się, bo to jest dla mnie bardziej naturalne. Potem sobie dopisałem podnoszenie spirów na hotkeju, żeby tego nie przesuwać jak ikon. No i po pewnym czasie szlak to trafił, nie multiboxowałem i nie botowałem, a byłem przyzwyczajony do WoWa, że autohotkej jest w porządku. No i nie wiem, w końcu dostałeś tego perma, czy nie? Bo piszesz, że żartujesz? Chcesz kupić 500 smartstone'ów? Zbierasz na Magic Sword'a? Dokładnie tak, Vixen. Zbieram na Magic Sword'a, ale chciałbym też prędzej tego Magic Sword'a zdobyć z Annihilatora i będę gdzieś podbijał do Annihilatora na około 110 levelu. Będę się rozglądał za ekipą przy 110. Ile backpack MM-ków? 1,8 tak średnio. Niektórzy chcą za 2. Ale 1,8 tak teraz sprzedają, wiesz? Sorenito mówił, że nie ma lipy z tym, jak się robi, jak się to robi z głową. Nie polecam. Dwóch moich ziomków dostało już tak, robiąc sobie normalnie na osobnych IP-kach. Nie polecam takiego czegoś. Jak chcesz stracić, w końcu to stracisz. A ile Magic Sword? 1.3, 1.4 kk, ziomu, trzeba mieć. No 1.2, żeby się w ogóle zacząć targować z kimkolwiek, 1.2 kk. Także jak widzicie, jest to takie przyjemne kółeczko, knajtem da się to bić, da się knajtem tu expić. Można liczyć na jakieś bożki, można liczyć na jakieś cool staffy, turlacie sobie lotbaga z właśnie 200 swordów, z takich pierdółek. No i co, jakoś to leci, nie? Napisałem, że nie żartuję. A, dostałem perma. Jedynie poprosiłem administrację, czy mogą konto postaci usunąć, bo szkoda miników. Przestrzegaliśmy tutaj już nieraz, że każda ingerencja, nawet nie wiem na czym ty tam pisałeś, te podnoszenie spirów i tak dalej, pewnie na jakimś taskerku. No mówiliśmy mordeczko, że na Tibiantisie się nie używa takich rzeczy. Nie używa się taskerów, nie używa się jakichś małych kalkulatorków, programików. Także, no, wiedziałeś o tym dobrze, bo pewnie śledzisz moje streamy od jakiegoś czasu. No i pokusiłeś się, także masz tutaj nauczkę do Natibiantisie, nie tolerują czegoś takiego. Natibiantisie albo grasz ręcznie, uczciwie, albo wypadasz z gry, ziomuś. O, na własne życzenie straciłeś, można powiedzieć. Chciałeś być fajszy, ale nie da się przechytrzyć tutaj GM-ów. I też. No w porządku do innych graczy, lepiej jak jesteście, bo to takie oszukiwanie to nie popłaca. Cel premium pick. Wystarczy, że dasz syp na kompie, już masz problem, nawet odpalić go nie musisz. O kurde, a co to za resp? Co to za trzy się te zlurowały? Patrzcie. O kurde. Napierdzielamy z GFB-ków. No nie, ile im tych HP zostało? Po 5. Hahaha, Szumy Gaming, siema, kupię jakiegoś palka 20, no żartujesz chyba, że będziesz tu grał. Ja cię oczywiście bardzo zachęcam do grania tutaj, ale kurde, ty to jesteś z takich raczej szybkich tibijek, co? Jakbyś tu grał, by było zajebiście, dodatkowa reklamka, serwera i tak dalej, i tak już dużo ludzi gra. Ile za niego? Ja mam 23 palka, jak chcesz. No, dogadajcie się, jak chcecie.
Szybko zluruję Gorlama do depo, do miasta. Tutaj można na MC run robić? Nie, nie można. Właśnie wpadłeś na akurat ciekawy temat, że ziomeczek dostał perma za jakieś tam kombinowanie, nie? Z robieniem run i tak dalej. Nie można, Szumi, nie można tutaj żadnego taskera odpalić, żadnego MCK. Nic nie możesz tutaj. Musisz grać po prostu ręcznie sam jedną postacią i tyle. No i to jest zajebiste w ogóle w tym, nie? To jest zajebiste. Każdy ma równe szanse, nie? Palek, masz endgame weapon za 200 GP na tradę, a nie jakieś sowy srowy. O, nie wiem, zobaczymy. Może coś dodadzą w update'cie, coś fajnego, zobaczymy. Około 70 zł za takiego paleczka. A co tam masz na tym paleczku, że 70 zł? Jakieś skille porządne? Jakieś eku, cokolwiek? No czy 70 zł to jest okej cena, bo tutaj postacie są drogie, nawet takie 20-50 levele. Dużo, dużo. Dużo kosztują takie, kurde, nawet takie kapciuchy, powiem wam szczerze. Tutaj niektórym się nawet z roka nie chce wychodzić, bo tak długo trwa wychodzenie z roka. Wolą dać jakieś 50 zł za postać. Około 50 zł kończą płacę przelewem. Godzinkę dzisiaj z roka wychodziłeś? O, ale pewnie z full. Z full eku, a poza tym na paku i ty to też nie jesteś nubek, żeby nie wiedzieć, gdzie biegać na roku, nie? Także no, nie dziwię się, że w godzinkę. AutoHotKey to nie jest syf, to jest prosty język do automatyzacji. Zadań na Windows. Dla mnie ta automatyzacja nie psuje rozgrywki, ale rozumiem, zasady to zasady. Nie będę się kłócił, wiedziałem, że botowanie multibox jest nielegalne, runki akurat z palca robiłem, więc proszę mnie tu nie... No spoko, nie obrażaj się, ale dobrze wiedziałeś, że jakakolwiek pomoc jest, jakakolwiek ingerencja w klienta jest zakazana, nawet głupie podnoszenie spirów, no nie możesz. Także no, nie posądzam cię o nic tam, dostałeś bana na pewno słusznie, bo tak za nic się tutaj nie dostaje banów na Tibiantisie. Także no co ci mogę powiedzieć, nowa postać i jazda i masz nauczkę teraz na przyszłość. Pustego za 55, mogę pustego sprzedać, 55 dyst, zapaka. Aha, zapaka, czyli za 43 zł, tak? Pustego 55 dyst, no to kup sobie, jak chcesz szumieć jakieś eku, tam zapodam plecety albo jakieś tam pierdołki, to będziesz miał, nie? Pak to jest na miesiąc. No wiem, masz, że na luzie bierzesz, ja też to biorę na luzie, także wiesz. Ja tutaj nie mam do nikogo pretensji, jak ktoś chce próbować takie rzeczy, to na własną odpowiedzialność, nie? Ja oczywiście odradzam, bo zawsze jest za to ban, ale jak chcecie się tam próbować bawić w takie rzeczy, to oczywiście na własną odpowiedzialność, ale to się zwykle dobrze nie kończy. $199 level to pewnie 1000 euro? Nie, 1000 na pewno nie, na pewno więcej. Tutaj 150 levele są za około 800-900 euro. Ogólnie dzisiaj odpisał mi Paris Platynowi, wieczorem gram w ligę z nim. Żartujesz? Ja pierdzielę. No to fajnie, ja też oglądam Parisa, spoko na ludzie, ziomek. Kurde, jakby kiedyś dostać rajd od Parisa, takie marzenie, co? On tam TB-ką chyba nie zainteresowany. Cieszę się, że nie wziąłem od ciebie setu na początek, bo przynajmniej niczego nie straciłem. O kurde, biedny. Ale teraz jak zrobisz hara, to ci mogę dać, tylko że wiesz, uważaj tam, nie? Dobra, i co, czekajcie, najpierw Nekruska sobie dojedziemy, zaraz tego Gina zobaczymy. Legalne boty w Wenezueli.
O kurde, no. Smutne, ale prawdziwe, no. Siema, Seba. Pożycz bochę, jak zwrócę, to ci mogę sprzedać. Co ty na to? Kupiłbyś takie bożki zlocone, takie ciepłe jeszcze. Czy chcesz mi powiedzieć, że na każdy komputer może być jedna postać odpalana ręcznie, trzeba robić na przykład HMM-ki? No, tak to wygląda, mordeczko. Chyba, że, gra, że, chyba, że dziewczynę wkręcisz, żeby ci robiła. Ale musi być to fizyczna osoba druga na drugim komputerze, nie że ty możesz podchodzić se robić. Jeden komp, jedne IP. Każde wspomaganie powinno kończyć się dalej. Tam też tego doświadczyłem i posypuję głowę popiołem. No i elegancko. Tak, no, działa Explo na tego wariata, ale upił nas, więc tutaj już mamy po ringu na chwilę. Jak dziewczynę poprosisz ładnie, czy żonkę, czy kogo tam masz, żeby ci zrobiła jakieś 11 levela i w międzyczasie robiła runki, no to nie ma wtedy problemu, nie? Ale to musi tak ona właśnie być i nie, że ty sobie zrobisz i będziesz udawał, że to jest twoja kobieta, nie? co tam jeszcze się ludzie pytają? Stilbootsy? Tutaj, wiesz co, ja tutaj biegam w bochach, bo tutaj nekro uciekają, nie chce mi się w stilbootsach biegać. Ale oczywiście na każdej innej miejscówce używam stilbootsów. Zobaczymy, czy ring wejdzie? Jeszcze nie. Kurde, nie wiem, ile to upicie trwa, szczerze mówiąc. Będziemy musieli patrzeć, monitorować. O nie, no tutaj nie ma co nawet rozkminiać, czy tam to samo, czy nie to samo. No, dostałeś słusznie bana i tyle. I koniec tematu, no. Nawet jakby ci, nawet jakbyś miał jakiegoś taskera, żeby ci podnosił 1 GP, a ty byś podnosił resztę z potwora, to i tak dostaniesz bana i dostaniesz słusznie bana, nie? Ile za takie steelbootsy kosztują na Tibiantisie? 15-20k sprzedają ludzie, wiesz? Ale czekajcie, zostawimy sobie tutaj graty i sobie ten lotbach tu zostawimy. Ogólnie będziemy go tu zostawiać. A i tutaj będziemy go tachać po tym kółku, ok? Co myślicie? Za dużo tego nie nazbieraliśmy. Widzę, jak ktoś nie ma jeszcze opsa u mnie, aby chciał zostawić obserwację, zapomniał albo coś, to zapraszam do obserwacji kanału. Znowu widzę, mi się tu ten cel zmienił, nie wiem, Sylwia przyjdzie z pracy, to muszę jej powiedzieć, bo przed streamkiem jest cel na obsy, a w trakcie streamka ten cel się zmienia na suby, nie wiem, o co chodzi. Dziękuję bardzo, Boniek. Za obsika, dzięki. Jak wam widzowie, tydzień mija? W porządku, już niedługo do... Niedużo zostało do weekendu, prawda? Jutro piątek. Zadowoleni jesteście? W ogóle mam do was pytanie, do tych takich ogarów Twitcha i tak dalej, bo pewnie są tu tacy też. Słuchajcie, ja miałem taki filmik, na streamie robiłem taki poradnik,
do właśnie do objaśniałem Ang, miasto i objaśniałem te Arutang. No i wiadomo, te wody się kasują po 2 tygodniach. Pytanie do was, czy te wody da się jakoś odzyskać, typu da się je wygrzebać, żeby je uploadować jeszcze raz, bo ja szukałem dzisiaj i nie mam tych wodów w żadnych archiwach ani nic. One chyba znikają na stałe, tak? Dobrze myślę? Już nie odzyskam. Kurde, a jak nagram taki i będę chciał na przykład je, żeby on był na stałe, to mogę coś takiego zrobić, żeby on wisiał ciągle? No, też tak myślałem, że tego nie ma. Zapisz na dysku. A, okej, okay, czyli pobieram normalnie, tak? Czaję, no to będę musiał tak zrobić, okej. Okay. No to będę musiał jeszcze raz nagrać taki poradnik. Nie wiem, czy nawet jutro tego nie zrobię, albo w piątek poświęcę tę godzinę, półtora. W sumie jutro miałem mieć przerwę od streamowania, ale może jak będę w dobrej kondycji, to dziś tam wieczorkiem się odpalę i poświęcimy sobie godzinkę, półtora właśnie na oprowadzenie was po Arutang, po tym customowym mieście. Pokażę wam miejscówki do ekspienia na low levelach, pokażę wam na miejscówki do skillowania. No i tutaj po Ang pobiegamy, pokażę wam, co jest na Ang, jak wygląda Ang, bo Ang nie jest takie jak na RealTB. Także no, coś takiego sobie zrobimy. Ale nie obiecuję, mam nadzieję, że się uda jutro. O, proszę, światło nam zgasło, cyk. Zapalamy. Szumi, jesteś? Kończył pytać, czy jeszcze jesteś? Panie Boże, daj mi światło. Tam kiedyś to było, nie? Giby nie pamiętają, no. Ja pamiętam. No i co, zobaczmy, jak tutaj leci level. Było 16, zrobiliśmy 2 kółka, 10%. Coś tam leci. Szału nie ma, ale level dobijemy. A jest taka miejscówka na siłę, jak już nie ma gdzie expić. Znaczy, no, na siłę. Może nie na siłę, bo może się podobać ta miejscówka niektórym. I jest szansa na bochy, nie? Tam locik jest, więc no może się podobać. Zamiast jakichś guardów czy coś takiego, to właśnie takie coś pobić, nie? W ogóle powiem wam coś. O, patrzcie, druga perła chyba. Ta druga czarna perła, to też jest nice nawet. Ja zawsze stałem up na górnym spawnie na Necro z DS-em. Na Drefita? Czy na którym spawnie? No, tutaj też na Drefi można expić. Tutaj też jest fajna expiola ponoć. Na Drefi. Powiem wam dzisiaj taką ciekawostkę a propos myszki. Jak wiecie, kupiłem sobie za tą kaskę od was. Tą G502. No i zbidowałem sobie te hotkeje wcześniej. Gdzieś tam pod kciukiem miałem jedną hotkę, czyli Exurę. Drugi miałem gdzieś tam właśnie obok lewego przycisku. Ale tak dzisiaj bawiłem się tą myszką i zobaczyłem, że rolka w tej myszce kiwa się na boki, nie? Czyli można tak jakby klik zrobić rolką na bok. I się zastanawiam, czy się zastanowiłem, czy to nie może być jako hotkę przypisane, nie? I ten. I co się okazało? Że to normalnie może być jako hotkey, nie? I ja sobie ustawiłem i wyobraźcie sobie, że mam Exurę u Tani Hur. Palcem po prostu przesuwam tą rolkę w lewo i w prawo i to działa, nie? Boże, jakie to jest wygodne, masakra. Kurde, mówię wam, jak to oddaje. Siema, Dawidek. Witam serdecznie. To powinno być banowane. O kurde. Ale tu się odpalił, widz.
Czekajcie, w lewo sobie idziemy. Fajnie się gra, co? Zajebiście się gra tak na myszce. Znaczy ja już od lat podkeję na myszce, ale takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem, nie? Żeby na rolce mieć to nie widziałem tego. Bo wiecie, niektóre myszki mają tą rolkę taką, że tylko do przesuwania góra, dół i do klikania, nie? Nie ma możliwości, żeby ją wychylić w lewo czy w prawo. A tutaj jest, nie? Czy jest to mega, mega jest to wygodne, powiem wam. Jest Paladyn na sel dobry. Kończył, może do Szumiego napisać. Gdzieś tam privka albo coś, nie wiem, jakbyś chciał. On tutaj był zainteresowany, nie wiem, czy to naprawdę pisał, czy nie. Psuje to trochę feeling 7-4? Powiem ci, że ja już dawno, dawno na hotkeju, na myszce gram i nie chciałbym klikać znowu, nie? Na klawiaturze. Ja jestem starym grajkiem, tak naprawdę, ale hotkeje na myszce to u mnie już dawno, dawno funkcjonują i jest to wygoda, wiecie. O, Dark Armorek. Dobra myszka jakaś, żeby się plastik tam nie połamał. Szybko czasem, wiesz co? Logitech G502 Hero za 230 zł. Nie wiem, no widzowie polecali, nie? Ale ona się tak delikatnie wychyla, nie? Znaczy, nawet się nie wychyla, tylko jest klik taki, nie? Kliknięcie. Będzie ok? Spoko. Hero jest spoko? Cieszę się, że tak dajesz mi info. A jeszcze muszę się przyzwyczaić tutaj do operowania tą myszką. Przyzwyczaić łapę, nie? Resta Tibiatisa w grudniu słyszałem. Ja nie słyszałem, ale skoro masz takie info, coś w tym może być, Ziomek. Bawcie się dobrze, zmykam. Na razie, Aszra, mam nadzieję, że tam nie jesteś smutny ani nic, że będziesz normalnie jechał tym koksem. Miluść! Osiemdziesiąty siódmy level? 8-8 Dist, wiesz co? Ja wątpię, że on będzie chciał taką postać kupić. Bo to jest raczej taki gra jak 8-0, 8-6 Tibia. Więc on tutaj może chciał jakiegoś 20 kapcia, żeby sobie polatać z nudów, wiesz? Wątpię, że on będzie chciał taką postać kupić i inwestować tyle kasy. Ja już wbiłem 20 kapcia. Kozak się lata. O kurde, fajnie, fajnie. Czekajcie, wyrzucimy sobie graty. Myślicie też, że te dżiny będziemy bić? Będzie to oddawać te bicie dżinów? Bo ja tak średnio to widzę. Kurde, ten ring mi potem przeszkadza przez te 5 minut. Już bardziej mnie irytuje to, że Dawid 2 Pro mi jakieś niepotrzebnymi komentarzami rzuca, pa. Dobra, Bartko, idź odpocznij, przemyśl swoje zachowanie co do właśnie używania takich rzeczy, wróć silniejszy i widzimy się niedługo na majnie. Tu się ziomuś pyta, ile będziemy? Napiszemy mu 2H, ale napiszemy mu zaraz, chwilka, zajedziemy tego na Krusa. Zaraz mu napiszemy, że tutaj Widar się pytał, ale nie wiem, czy się wpisał. Kurde, widzicie te skille potężne od Knighta? 9-5 i w nekro, 4 misy czy 3? To jest gierka, widzowie, to jest. Wątpię, że będzie reset. Oczywiście nie będzie resetu, tutaj gościu baitował, ale no musimy tutaj, wiecie, brać to wszystko na żarty. Jedziemy się tutaj szarpać z nikim. I Punia na Twitchu gadał 2 dni temu, że kogoś tam poinformował, jak ktoś poinformował jego. O czym?
Sądzę, że za pół roku będzie dopiero. Aha, ty dalej ciągniesz temat resetu. Nie, nie, nie. Nie będzie resetu, nie będzie. Widzowie, możecie być spokojni. Od 3 lat nie było, to na pewno nie będzie. Prędzej niż reset będzie drugi serwer, ale to też wątpię. Raczej myślę, że będą ten tutaj upgrade'ować cały czas. Bo bardzo fajny potencjał jest tego serwera. Najgorzej, nekro przywołał mumię, która nas paraluje, co? Dawaj bochy, fajnie by było. Ciekawe, czy nie będzie takiej sytuacji jak z Medivią, jak Chipsoft zainteresuje. O co chodzi, że co? Medivią, co tam się stało? Ja nie jestem w temacie Medivii, bo ja nie grałem na Medivii. A zapomniałem, że upici jesteśmy. No to niezłe tam farty puszczasz, Grendal. Robimy gazownicę o 20, co wy na to? Chcecie gazownicę o 20? Boisz się Niemca? No to go po kasku bije. No tak średnio bym powiedział. Wow, jeszcze upici. Kurde, nie wiem do końca, czy to jest dobry pomysł. A źle poszliśmy, mieliśmy sobie tutaj wyjść. Ale dobra, okej, zabijamy to już. Kurde, ale żem zraczył te giebeki. Raz tego nie trafiłem, raz tego, zajebiście. O kurde, dalej pijani. A w ogóle jest ktoś... Nie wykręcę tu stoka, nie ma szans. 50, 60. Nie ma aż tak dobrze tutaj. Jest ktoś w ogóle, kto dałby radę wskazać... Gdzie się kopie dziurę na Sandlorda? Może byśmy sobie później poszli, ale po prostu zobaczyć te przejście. Jestem ciekawy, jak to przejście wygląda. Jak to dojście tam do tego samego Sandlorda wygląda? Tam ponoć hardcore jest. Haha, piszę z typem od 3 dni chyba po angielsku. O Boże. Jedna prośba, że spytać, czy ktoś chce Tibia coiny na Gun Zodusie za hajs TM Pigi na Tibiantisie. No to właśnie przeczytałem, jak ktoś zainteresowany, Tibia coiny na Gun Zodusie za hajs tutaj. Zbija na pokład. Pasik 10, subskrybuje. Dziękujemy bardzo, Pasik. Dzięki mordeczko. Serducho dla ciebie, Kwasik. Dziękujemy za subka. 13 gifted, a tier 1 sub to KWAS i K10. Muszę ten cel zmienić już, ale tak jak wam mówiłem. Coś się psuje. Jak wcześniej patrzyłem przed streamkiem, no to był cel na. Oczywiście tutaj na ustawiony na te. Na obsy, żeby wbić 700. O panie, dziękuję, spoko, dzięki. Co jest, pardon, streamuję, a kto z tej strony? Który altarączyk? Streamuję Tibiantisa dzisiaj, a Przemko, siema Przema, zwariacie. O ty,
Paniaczku, no coś kojarzyłem to. Coś kojarzyłem ten twój nick. Streamuję sobie Tibiantisa, wiesz, od jakiegoś tam miesiąca, od półtora miesiąca. Fajnie, fajnie idzie. Reklamujemy serwer, promujemy, fajnie się gra. Tibia 7.4, stare czasy, wiesz jak to jest? A jak nie masz obsa, to zostawię, mordko. Każdy obs na wagę złota, lećmy do 1000. Obiecałem widzom na 1000 obsów coś. Dziękuję, dziękuję, Wszemko. A ty co tam u ciebie, wariacie? Grasz jeszcze w coś? Czekam na update grudniowy. No, czekamy, czekamy. Dziękuję, Vixon, za obserwację. Witam, Aron Baron, siemanko. Siema, mordeczko, co tam? Wiesz co, ktoś tu ostatnio był właśnie z tych grajków altarońskich i... ja wiem, czy nie Valant i mówił, że coś tam może nie być tego grudniowego. Zobaczymy. Na razie tutaj gramy. Bardzo dobrze tutaj nam idzie na tym Tibiantisie póki co. Chyba trzeba iść pobić gwardy po kasku. No, polecam, polecam. A dzisiaj cyklopy biłem między oczy. Komuś sprezentowałem subskrypcję. No, jak wziąłeś to, że jedna idzie do mnie, jedna do widza, no to super. Ktoś dostał z widzów, ktoś nie będzie tam miał ewentualnie jakiś reklam czy coś takiego. Będzie miał większe szanse w losowaniach. Wiecie, o co chodzi. Ale nie wiem, czy wyskoczyło komu. Śmiesznie, ja teraz mieszkam w Krakowie. O, proszę. Ale to praca, czy... Do Valanta do pracy poszedłem. Nie mówiąc mu o tym, powiedziałem, że w talar... Żartujesz. Jak do Valanta do pracy? To on zatrudnia pracowników? On jest jakimś bossem? To jest jedna subskrypcja podarowana dla kogoś od ciebie. A, okej, czaję. Jakby ktoś Warfenshida podesłał na Dudu Edron, byłbym wdzięczny. Po streamku ci mogę podesłać, jakbyś chciał. A, dobra, okej, czaję z tym subkiem, dobra. On w Wedlu pracuje jako kelner, aha. Podaj nikt, to mu wyślę. Słuchajcie, ten od Warfenshielda. Napisz do Fly Away. Napisz do niego, on ci wyśle Warfenshielda. I co, jak wam się podoba jak wam się te podziemia podobają? Zaekspialibyście tu, czy nie bardzo? Czy nie siedzi za bardzo? Fly Away, ale ze spacją. Będzie tu zaekspiane jakimiś paladynami? Tu ogólnie spoko, nie? Paladynem. Ten tutaj się właśnie... Siedzi tu często ten palek 80. A kurde, bochy zlotować tutaj, to trzeba mieć troszkę szczęścia. Zresztą jak wiecie, z nekro te bochy lecą rzadko, nie? 400 katów bił wczoraj. I pewnie gówno spadło. Znając życie Tibiantisowe. Ja dzisiaj w ogóle w szoku, że mi Fire Sword z DL-a spadł na pochu. Jaka to wersja TB? 7.4. 7.4 przemas. Stara, dobra, poczciwa TB-ka, wiesz? Uchanie się ręcznie i tak dalej. Zero hot key. Ile tu kręci średnio tak bez spiny expa? 50k na godzinę mniej więcej. Tutaj nie ma jakichś takich kurde szałowych liczb. Ale no chciałem pokazać. Chciałem sam tutaj zaekspić, bo ja tutaj nie expię tak normalnie. Ale ostatnio właśnie się dowiedziałem, że jest takie miejsce i postanowiłem, że sobie tutaj zaekspię kilka razy, że pokażę wam,
jak to wygląda, że nie trzeba tak cały czas tych guardów, cyklopów bić, bo można sobie wpaść na taką ala mini tombę i sobie pobić. Siema odkopa, Zeniu, siema, siema. Odskocznia, dokładnie, odskocznia, odskocznia. Poczciwa chłopali z myszki. Ale żeś się przypierdzielił. Ale żeś się przypierdzielił do tej myszki. Nie odpuścić, co? Graty, Gregu. 29, ładnie. Fajnie idziesz. Kurde, jak wróciłeś, to ostro jesteś nagrzany, co? Na expiole. Miałeś trochę przerwy i kurde, nabrałeś apetytu, co? Boli mnie trochę, ale to jest takiego. Przejdzie ci, przejdzie. No wiem, że żartuję, śmiejemy się. Wszyscy expio chyba trzeba zacząć znowu. Jak to znowu? To co? Ty planujesz jakąś przerwę, albo retire jesteś, albo o co chodzi? Widzę, że tylko runki ostatnio, bo chyba jakieś inne gierki ci się spodobały, co? Trzeba cię tu zaraz do pionu sprowadzić. Co to zastanie pod domkiem już, nie wiem, tydzień chyba. Ja wiedziałem, że tak będzie, jak ja cię skeruję, wybustuję ci te 5 leveli, to ci się samemu nie będzie chciało expić. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo to tak zwykle się kończy, nie? Chłop wbił 5 leveli szybko, w parę godzin i co? I gówno. I sobie pomyślał, a 5 leveli wbiłem, to teraz mogę sobie zrobić przerwę. A do tej pory już byś miał 53. Haha, no, nie, już teraz mu nie pomogę. Już teraz są inni w kolejce. Już teraz Chrisowi obiecałem, że go zabiorę na pocha. No, musiałbym Sylwię jeszcze gdzieś zabrać, żeby sobie wbiła ze 3 levelki, bo ona też już ma 30 level. Zaraz wbijam 60, easy, okej, okay, trzymam za słowo. W ogóle ja dobijam 107. Drukarz, ciebie mogę zabrać na Anihilatora, jak chcesz. Ja zaraz dobijam 107 i chyba takie plotki chodzą, że na 107 można knajtem sobie przejąć Huntera, jest tyle many już. EK, RP? No, wolałbym, żebyś szedł ekiem, ale mówiłeś wczoraj, że masz sety. Nie wiem, no. Ja tam mogę się zgodzić, mi to tam jedno, nie? Na setnym eku też możesz zrobić, ale zobaczymy, jaki będę miał team, nie? Znaczy, jaki będę miał team i co tam powiedzą następnego knajta. Ja będę się za teamkiem rozglądał gdzieś, jak będę miał 110, to będę gdzieś pytał już ludzi. Paru już mam tam na oku. Wiadomo, że to nie jest takie do ustalenia na już, na następny dzień, więc trzeba będzie się dograć. Także no, zobaczymy, jak to będzie. Kurde, módlcie się widzowie, żeby nie upił, nice. Zajebiście. Na razie z tych dżinów nic nie leci. Czekajcie, bo my bijemy jednego dżina, ale tutaj też jest drugi, zaraz będziemy tam zachodzić, bo ja zapominam w ogóle. Tam na tego drugiego dżina zachodzić. Sprawdź priwa, Grandal 13. Sprawdź priwa, odkończył. Jak tam level, widzowie? 6%, fajnie. Powoli do przodu. W ogóle, widzowie, prośba, jak nie jest to dla was problem, w te reklamy, co się wyświetlają, te linki. Jakbyście mieli ochotę, możecie sobie kliknąć, ja to z tego zawsze jakiś grośik mam. To jest tylko jakieś przekierowanie i do jakiejś ankiety, nie musicie tam dalej nic wypełniać. Tylko wyświetlenie się liczy. To się nazywa wirus? Nie, to nie jest wirus. Nic tam z tego nie ma. Czekajcie, żeby to dobrze teraz wyjść. Dobra, to tu zostawiamy i wychodzimy tu, okej. Okay. Siema Rebus, witam. Ma ktoś na Cell Steel Bootsy? Nie wiem, możesz na Discordzie popytać. Widziałem, że tam ktoś sprzedawał na Discordzie. Kończył sprzedać tego Gunswarda już? Poszedł?
Dobrze, dobrze widzę, że nie sprzedajesz. Tak, streamerzy mówią, wirus na czacie klikać. A to ładne PG zrobiłeś tym parkiem Fly. Jak wbiłeś tu 400k expa. Dużo tu grałeś? Ile ty w ogóle parkiem tu kręcisz? Jestem ciekawy porównania expa, palka do Knighta. 60 max? To i tak chyba troszkę więcej niż ja, mi się wydaje. Tam sobie zbieramy jakieś tam pierdółki, widzicie, jakieś braslegi lecą, głupoty, tłande, cwordy. Tak, sprzedałeś, spoko, DSM kupię. O, proszę, dzisiaj sprzedałem DSM-kę. A Gwander gra na Altaronie teraz, założył nową postać Ryca Nekro. O Boże, święty. No on to chyba się nie odklei od tego serwerka, co? Jak myślisz? Abym biegał z full GFB przy 300 ludzi, to 70. Ty, a powiedz mi, czy ty nie próbowałeś tej drogi na Sunlorda czyścić? Ty w ogóle wiesz, o co chodzi tam z tą drogą? Bo tam tam chyba Severik z tym, z Sulkiem kiedyś expili na dwóch palków 60. Tam ponoć jest zadyma. Na GFB-ki można ładnie tłuc. Nie wiem. Sprawdził ktoś temat? Nie kminiłem tego. Właśnie, no kurde, powiem wam tak, jak ktoś mi teraz powie z widzów, że wie, gdzie jest to wejście na Sunlorda, tam na tej prawej stronie, to ja tam pójdę i sobie to na żywo odkryjemy. Tylko niech ktoś dokładnie powie, że ktoś wie na przykład, że tam że tam jest to wejście i dokładnie będzie wiedział, gdzie kopać dziurę, bo nie chcę tam biegać i wiecie, na ślepo kopać dziury. Tam jest ponoć zadyma, jakieś dżiny, wampiry. Ale tam poszedł w sumie sprawdzić. Kurde, ten paral, widzowie. O Jezus Maria. 20 paladyn, gdzie ekspiola najlepsza? Co polecicie, widzowie, 20 palkowi? Bo ja tak z palkiem to słabo. Tutaj na Ang, jak masz palka, na powierzchni możesz sobie zaekspiać kule. Hellgate, tutaj ktoś pisze, że Hellgate. No i co, ja bym też jeszcze doradził na Karlin tego bić. Ghostland. Będziesz na losowaniu u Czamankosa w sobotę? Wiesz co, ja jeszcze z piątku na sobotę mam nockę. On zaczyna o 12, ale mówił, że losowanie będzie miał troszkę później, jak się to wszystko rozkręci. Więc myślę, że będę. Powinienem być. Na Hellgate nie ma lotbaga. Ale jest dobry exp. O 17 losowanie. No dobra, to na pewno będę jako 17. Widzowie, Czamankos ma losowanie w sobotę o 17. Ma fajne nagrody, chyba 150k w puli. Zapraszam do niego tam w sobotę o 12 będzie miał streama. Donate wleciał od Grendala piątka z komentarzem 0. Dziękujemy bardzo. Serducho dla ciebie, Grendal. Dziękuję za wsparcie. Tutaj dla Sylwii się zbiera. Jak ktoś chce dla Sylwii dorzucić do słoika na waciki, nie wiem, przekażemy jej te 300, jak się uzbiera. Zrobi sobie co będzie chciała z tym. Ale nie miałem jakiegoś celu. Dostałem od was fajne prezenty. Dostałem od was myszkę i słuchawki. No i tak mi się jej trochę szkoda zrobiło. I zbieramy dla niej. Dziewięć losowań będzie, spoko, cieszy mnie to, może wygram coś, może coś wygram. Cyklopy i Cold Temple, 20 palkiem, no a ktoś na ciebie zruruje GS, a będziesz miał cyklopy. To jest podpucha, on jej nic nie da. damy. Sylwia mam wyślę ten zdjęcie, jak trzyma 300 w rękach, jak takie wiecie. Nie, no oczywiście nie ma tutaj żadnego skamu, no. 300 to nie jest, są jakieś wielkie pieniądze, aż takie, żeby robić skama, wiecie o co chodzi? Jak crash to miliony. a to ty sprytny jesteś, grasz w gierkę i jej dajesz hajs z donate, żeby nie płakała nad uchem.
Nie no, co ty, my tu mamy współpracę z Sylwią, ona mi pomaga, ona mi w ogóle to ogarnęła, tego całego Twitcha, ja bym sam tego nie ogarnął w życiu. Ona sama gra, 30 level ma. I Dragonhammer, jak masz, mordeczko, co to znaczy MLW, odkupię po XP jak będziesz? I Dragonhammer? Nie wiem, o co chodzi, kończu. Po pierwsze, nie powiedziałem, że Dragonhammer sprzedaje, bo Dragonhammerów nie sprzedaje. A Wandów też nie sprzedaje, niestety. Nie dogadamy się. Nie dogadamy się, mordko. Wandy dla siebie i Dragonhammer dla siebie. A tu nie mam Dragonhammerów, tutaj nie lecą. Widzowie, tak jak już mówiliśmy, tutaj w sobotę u Chamankosa jest losowanie o 17 około. Wpadnijcie, możecie wygrać. Będzie trochę kasy do wzięcia. Sam wpadnę, będę brał udział pewnie. Co, lecimy kolejne kółko, zostało 5%. Tutaj sobie pójdziemy w prawo teraz. Dlatego, że tam jest Jin znowu. Co, i będziemy za 5% dobijać level, kurde, 107 idzie to nawet. Ja będę miał chyba dużo ekspa wbitego, bo rano wbiłem, kurde, 45% chyba. Jeszcze tutaj trochę. Powinno być sporo tego ekspa wbitego. O Boże. Nie wiem, ten knaj to jest niekiedy niesamowity, jeżeli chodzi o te hity, nie? Nie wiem, trzeba mieć chyba ze 100 skilla, żeby coś bić. Bochy dla mnie? Kurde, jakby spadły bochy, to bym się ucieszył. Fajnie by było, ale wiecie, no, wiecie jak to jest na nekro, nie? Na nekro jest tak, że możesz zlocić w 10 minut dwie pary bochów, nie? A możesz zlocić w miesiąc zero. Loteria, jak wszędzie. Chodźcie momencik, odpiszę tylko. Może Sylwia wpadnie w przerwie, przywitać się. Kurde, gdzie ja dałem ten backpack, widzowie, ten niebieski? Z lotem, wiecie może? A, on jest chyba tam dalej, dobra, okej, okay. Nieważne. A i co, idziemy tutaj? Tutaj też mamy jakieś mopki. Wow, Grendal, dziękuję bardzo. O kurde, to się chłopaczyna tutaj rozpędził. Widzowie, 30 zł donate od Grendala. Jak zawsze możesz sobie jak coś tam napisać, nie? W komentarzu, że na przykład pozdrawiasz tam kogoś czy coś. Nie wiem, czy wiesz o tym. Dziękuję bardzo, serducho. Dla ciebie. Dzięki za 3 dyszki. Kurde, napełniasz ten swój. Już jest połowa. Widzowie. Dziękuję bardzo. Ile planujesz mightringów na Ani zabrać i czy będziesz brał Elven amulety? Mightringów mam na razie tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Planuję zabrać około 15, bo jakby się zdarzyło tak, że zostanę sam, to wiesz. Więc 15. A to jest princeska w ogóle, lol. Planuję wziąć 15 mightringów. Także albo będą dokupywane, albo z serwisów będę miał tutaj jeszcze od widzów. Kuźwa, ale się wpierdzieliłem, widzowie, w takie gówno. Tu się chyba nie opłaca. No, piękny explo. A Elven amulety, szczerze ci powiem, że nie wiem. Bo myślałem nad tymi Elven amuletami i albo właśnie wezmę gówno eku będą Elven amulety, chociaż szczerze powiem ci, wątpię, że ja będę w stanie przekładać Elven amulety i Mightringi, wiesz? Kurde, widzowie, nie wiem, czy to się dzieje, czy to się coś nie zbugowało. Grendal, możesz dać znać, czy ty tak sypiesz kasą, czy ten donate leci, kurde,
od ciebie, czy on się zbugował, bo kurde, lecą te trzy dychy cały czas. No i co? Ło kurde, chłopie, dzięki bardzo. Jesteś niesamowity. W imieniu Sylwii też dziękuję bardzo. Masz serducho. Kurde, morda. Piona dla ciebie, jesteś mega. Czekajcie, muszę tutaj troszkę czatu nadrobić. Riff wczoraj Bright Sworda lotnął. Trzy są tylko na serwie. Kto jest Riffl? Widziałem, że Dust ma. To Dust lotnął, a nie jakiś Riffl. Popuł Dragon Necklace i Might Ringi na Ani. Ja chyba zrezygnuję z amuletów, nie będę w stanie przekładać i tego i tego. Dragon Necklace, amulety wydają się być lepsze. No jak pójdę... No jak pójdę, to zabieram Might Ring plus Elven plus Plate Seta plus 200 Burst. No, no, no. Wiem, że tak się robi. Czekajcie, źle poszedłem. Idę normalne kółko. Nie będziemy tam zachodzić, widzowie. Nie opłaca się, totalnie. Tego Gina na dole możemy tłuc, ale tego nie. Tam Princess, nie, lipa ogólnie. Chyba, że pójdziemy w gówno eku i weźmiemy na start ten amulecik, nie? No nie, więc zobaczymy, ale jeszcze do Ani będziemy się zastanawiać. Gulasz, kiedy idziesz na Ani? Jeszcze będę się zastanawiał o około 110 level, jak będę miał, to będę ekipki szukał dopiero, wiesz? Grendal, 15 zł, proszę bardzo. Jezus Maria, chłopie, ile ty tu już wpłaciłeś? Trzeba aż zobaczyć. Czekajcie. Grendal, 5, 30, 30, 15. To jest 60, 75, 80 zł od Grendala poleciało teraz. Morda, no nie wiem, stary, ten słoik się napełni chyba dzisiaj, jak tak dalej pójdzie. Dziękuję bardzo, serducho dla ciebie, ode mnie i od Sylwii. Na pewno będzie zadowolona, jak wróci z pracy. I co, Elwet ma 150 czarsów albo 250. A wiecie, to nie jest tak na Ani takie proste, żeby sobie obsługiwać wszystko, nie? Elven amulety i tak dalej, nie? Co leci z tego czarnego? Śmiecia Overseera? Z niego jakieś gówna lecą, typu... Kalaki chyba, Twanded Swordy. 80 zł, a top 6 nie jest... o co chodzi? Top 80 zł. Bo te pierwsze... zabiera podatek. Jak widzisz te końcówki, one są po podatku. Jak on wpłacił 80, to pewnie to jest około 75 dopiero. Znaczy dopiero, nie, że dopiero, tylko z podatkiem, więc tutaj pewnie brakuje mu paru złotych, żeby wskoczyć na te szóste miejsce. Oj, Grzesiu, spadasz zaraz, coś czuję. Da się wszystko, tylko Panika Gaming to się nazywa i się nie da. tak, Panika Gaming tak zwana, a szczerze ci się przyznam, mam dwa filmiki, takie kamy z Anihilatora od ziomków. No i, jak, i powiem ci szczerze, wiem, że to jest głupie, ale ja normalnie czasami wchodzę i sobie klikam te uchy na siebie, tak jakbym ja to robił, wiecie o co chodzi? I sobie sprawdzam, czy to jest dobre, czy nie. Dałbym radę, czy nie. Grendal, 25 zł. Grendal, o Boże. Znowu, widzowie, ale chłop jest dziany. Dziękujemy, Grendal. Ile mogłem, tyle dałem, więcej na razie nie mam na polskim koncie. Będę stałym widzem. Serducho dla ciebie. 217 zł na 300 i wskoczyłeś na piąte miejsce. Grzesia zrzuciłeś i nawet JJ'a przegoniłeś. Spoko, dzięki bardzo. Ringa ściąg już, w sumie tak, powinno być. Twitch schodzi na psy, jeszcze trochę i upadnie. Podatek pobierany przez Twitcha, czy rozliczasz to na działalność spółkę? Przez Twitcha, bo chyba żeby działalność mieć, to musisz mieć tą największy szczebel, czyli chyba musisz mieć partnera, żeby mieć własną działalność. Tak mi się wydaje, a póki co to dzielę się z Twitchem, bardzo dużo zabierają
bardzo mało się zarabia na Twitchu, jeżeli chodzi o same jakieś tam subskrypcje i tak dalej, nie? Ale za donaty oczywiście tutaj rozlicza mnie ta stronka Tipli, ale donaty są bardzo, bardzo mało opodatkowane. Za taką dychę leci do mnie ponad 8 zł, także spoko. Ile zabierają złodzieje? Wiesz co, chyba pół na pół nawet, nie? Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, nie doczytywałem się tam, ale coś mi się wydaje tam, że pół na pół się dzieli z Twitchem, nie? Także twój cały czas poświęcony i tak dalej, i oni połowę z tego biorą do siebie, nie? No, jest tak, gówno dają zarobić Twitch. Nie oddaję. To i tak, jak wypłacasz hajs donate, to powinieneś opodatkować. O, nie wiem, jak to do końca jest, żeby potem mi ktoś nie wjechał na chatę. za to, że wiecie, coś tutaj jakieś nielegale się dzieją. Trzeba na kamerkę zbierać potem. Uszanowanko, Marcinku, siema, Chamanox. Kurde, zawsze nie wiem, czy ty masz Chamankos, czy Chamanox. Muszę na ciebie chyba mówić Chaman. Może być Chaman? Dziękuję za followa, Holenders. Chaman, dobra, będziesz Chaman. Według prawa od tego jeszcze powinieneś chyba podatek dochodowy, ale to jak będę się rozliczał chyba tam pod koniec roku, nie? Czy coś takiego? Kurde, ja się wkopałem w to niesamowicie, ja nie wiem, czy ja to będę umiał ogarnąć potem. Cześć Bizzy, siema wariatku. Jak tam korzystasz z tego? Z mojego wsparcia? Kasy tu trochę leci, widzowie. Ale lotbach taki, no, ile mamy? 3 chyba tylko. Wszyscy mówią Chaman. Dobra, okej, to będziesz Chaman. Będziesz Szaman. Dobra, teraz dół, widzowie. Dam ci dobrą radę, oddaj wszystko, będziesz miał spokój. No nie, no teraz już nie mogę jakby oddać tego, ale to co? No jak chcę streamować, to co mam zrobić? No tak w sumie to miałbym to w dupie tak naprawdę, bo tą kasę od Twitcha, bo to co tam spływa z tego Twitcha, tyle co od was za suby, to ja bym mógł jechać na samych tych donatach i tak dalej. Bo ja tam nie jestem taki, że robię to dla pieniędzy głównie, tylko robię to tak, bo mi się zachciało po prostu. Kiedyś sobie wymyśliłem, że postreamowałbym sobie może, to było jakieś 3 miesiące temu. I jak ściągnąłem sobie OBS-a, jak zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, to dałem sobie z tym spokój, a potem po 2 miesiącach Sylwia podłapała temat i mówi, jak ci ogarnę, to czy będę streamował? Ja mówię, jak mi to ogarniesz, to będę. No i ona to ogarnęła, widzowie, i dlatego właśnie ja tu jestem. Dzięki niej. Jak zacznie wpadać powyżej 5K na miesiąc, to idź do księgowej i ona ogarnie wszystko, okej. No nie wiem, nie chcę tutaj wróżyć, ale podejrzewam, że nigdy nie będzie czegoś takiego, że 5K na miesiąc, nie? Bo to by musiał już to robić zamiast pracy, a to na pewno się tak nie rozrośnie, nie? Bo to na Tibiantisie samym chyba się nie da zrobić takich liczb. Dziękuję Clown93 za obsa piąteczka, witamy. Witamy na tibijskim pokładzie. Jak zacznie, dobra, to czytam. Możesz uzyskać darmową poradę od doradcy. A wiem, no. A kiedyś będziemy musieli się wybrać, bo to potem jak mają nas ganiać, jak mamy coś płacić pod koniec roku jakieś grube stówy za to, że sobie tutaj hobbystycznie dla ludzi streamujemy, no to by była lipa wtedy, nie? Nigdy nie mów nigdy. No, 5K na miesiąc to podejrzewam, że nigdy nie będzie ze streamowania, jeżeli chodzi o mnie. Ale fajnie, ja się cieszę, że to i tak poszło. Bo ja się nie spodziewałem, szczerze, jak zaczynałem, że takie coś się będzie działo. A ja myślałem, że to będzie, wiecie, tak powoli, po 10 widzów, 5, że będziemy się tutaj... że będziemy tutaj powoli do wszystkiego dochodzić, no a... No tak poszło, takie boom, mogę powiedzieć szczerze, że to jest sporo nas tutaj siedzi. Czekajcie chwilę, bo mam telefon, mama do mnie dzwoni, muszę odebrać. Zmutuję się na sekundkę.
No halo? Ramzort 1 wbija na pokład. Już jestem, widzowie. Sorki, telefon miałem od mamy, musiałem odebrać. Dzięki za followka, Ramzort1. Dziękuję bardzo. O czym tu gadka była? Więcej ludzi, większe zainteresowanie. O czym była gadka? Mama patrzy na streamy? Nie, mama nie patrzy. Mama nie wie, że streamuje. Jakoś jeszcze się nie przyznałem. Nie wiem, czy byłaby dumna. Że siedzę po kilka godzin przed kompem, przy TV. No pewnie gdzieś tam to wypłynie w końcu. Ale na razie niech się nie stresuje. Jesteś w telewizji? No, a jak to tak jej przedstawię, to może ten, może będzie, wiesz, lżejszy pocisk. No ogólnie na pewno nie miałaby jakichś tam pretensji, tylko... Wiecie, jak starsi ludzie podchodzą do tego, nie? No siedzenie na kompie to siedzenie na kompie, nie? Nieważne, że to jest jakieś streamowanie czy coś, czy
zarabianie kasy, czy ktoś to traktuje jako pracę niekiedy, no ale jak się słyszy, że ktoś, że synek siedzi po 10 godzin na kompie, to i tak, wiecie. No hobby, no. Wiecie, że hobby. Różki na mnie spadają. Myślałem szczerze, że tych różek tutaj kupę będziemy mieć. Jak synek szczęśliwy, to i matka powinna. No tak jest, tak jest. Moja mama ciągle mnie ciśnie, żebym uczył się e-commerce'u, więc nie mam z tym problemu. No i gitara. W ogóle jak sytuacja na tym? Na serwerku, ile ludzi online? 261, ja pierdzielę, nice. 261, czyli podejrzewam, że może to być jakoś tak... Może być to tak jak wczoraj, może podejdzie po 300, co myślicie? Rzucisz coś na start? Zaraz z roka wychodzę. Wiesz co, rzucę ci coś, ale jak będę w depo, okej? Okay? Bo na razie expimy, jak będę w depo. Coś tam zamotamy. O, jest różka. Wczoraj 320 w piku było, no było 320. Kurde, szok niesamowity. A co ten stalker robi, ej? Porąbało mu się, 3 razy zniknąć? Toż to chamstwo. wow, Chopin, gratulacje. Graty. Wysłałem ci na PRI widełki od podatków. Dobra, później sprawdzę. Bum, różka się skończyła. Dobrze, że to zlociliśmy. Akurat będziemy mieć. Ładnie Chopin, 5-2, znaczy 5-3, awansik, jaka profesja? Tutaj chyba trzeba GFB-kować, nie ma innego wyjścia. No i ładnie wyszło. Dwanaście procent dla darowizn od kwoty takiej. Okej, okay, to tym nie będę tych sum czytał, później sobie to przeczytam, jeżeli mi to wysłałeś. Na priwa to sobie to po streamku przeczytam i sobie to na spokojnie zaznajomię się z tym. Może byś tam napisał do Tibiantisa, żeby zrobili apkę na tel, to będę mógł w pracy grać. Znaczy, no możesz ogólnie w pracy grać, jak jesteś zaznajomiony z tematem obsługiwania właśnie telefonem, komputera, zdalny ekran, zdalny pulpit, to jak najbardziej możesz grać w pracy. Sam robię runki w pracy na telefonie. Nawet skillowałem w pracy na telefonie kupę czasu. Najlepiej iść do księgowej, żeby to dobrze zrobić. Ale to nawet przy takim streamowaniu, jak ja streamuję, że nie wiem, nie mam tam jakichś mega kwot, że tamto, to i tak będę musiał się bawić w jakieś rozliczania. Że ja podpisałem jakąś umowę z Twitchem, że oni mi tam zabierają jakiś podatek i co, to nie starczy? To jeszcze będę musiał z tego coś oddawać? Bez sensu trochę. Jak to można grać na Tibiantis w telefonie? No już ci tłumaczę, ziomeczku. Jest taka aplikacja, że sterujesz przez telefon swoim komputerem, czyli jak sobie odpalisz na komputerze w domku ten program, połączysz się z telefonem, to możesz sobie iść gdziekolwiek do pracy i możesz sobie z telefonu klikać na komputerze. Czyli logujesz się na Tibijkę w telefonie i co, łączysz się, czy odpalasz sobie na kompie Tibijkę w domu. Idziesz do pracy, łączysz się i na telefonie możesz sobie przeklikiwać, nie? W Polsce nie żyje? Żyje, w Polsce żyje, ale no kurde, zastanawiam się, czy to serio jest taki zachód o,
O takie drobne tak naprawdę, nie? Oni mi 50%, oni mi zabierają już 50% z tego i potem jeszcze zabierają coś z podatku? Nie rozumiem tego bez sensu. Myślałem, że to już jest wliczone w cenę, nie? Kurde, no to fajnie, widzę, się szykuje. Tam będę musiał im jeszcze wracać, kurde, kasiorę pod koniec roku, czy coś tam. Za to, że sobie chcę tutaj, wiecie, pobawić się z ludźmi. Kiedy Anhi? Adamie? Nie wiem, jeszcze będę zbierał teamek, będę się rozglądał za teamkiem, jak wbije około 100 levela, wiesz? Kurde, ale sianka to tu trochę jest, powiem wam szczerze. Samej gotowy. Normalne, że sprzedawca i kupujący odprowadzają podatek, ale nienormalne jest to, że się z nimi już teraz na tym poziomie dzielisz pół na pół, stary, nie? How long? 1H. Jest nienormalne, że teraz już się z nimi dzielisz pół na pół, nie? Pisze ci, że od 5 koła nie musisz. A, okej. Później sobie to obczaję. I co, widzowie, jak wam te krótki siedzą? Tu już nam się gościu pyta. Już chce się wbić. To też jest chyba knajt ten widar. Już też chcę sobie zaekspić knajtem. Ciekawe. Podobało, może widział na streamie. Kurde, Necron męczymy i jeszcze dwa DS-y nas w trąbę walą. A nikt mnie nie zamknie, mam nadzieję. Oni ci udostępniają platformę, a ty bulisz haracz. A donaty to już sam rozliczasz. A, czaję. Idę po lota, ekoludek. No ja tu targam sobie ze sobą. Także to raczej bezpiecznie. Yo, Maxwell, hello. Hello, what's up? No tak, tylko że oni mają mega siano z reklam. No, jeszcze kradną ciężko pracującym. No tak to wygląda. A to mówicie, że na przykład to, co ja sobie zbieram w donate'ach z tego Tipli, gdzie tam ładuje mi się te Tipli i tam już odchodzi podatek jakby, bo za 10 zł ja dostaję te 8 coś, to z tego i tak jeszcze będę musiał się rozliczyć? Aha, jeszcze. Jeśli przekroczysz 5000 Śmiechu warty. dochodowy. Aha, okej. 5000 w sumie przez cały rok, tak? Level up, widzowie. 107 level. Nice'u. Klejemy sobie na Discorda. Dziękuję. Thank you, Maxwell. Dzięki, Shady.
Dziękuję, dziękuję, Fly. Dzięki, dzięki widzowie, dzięki, dzięki. 107, kurde, nice. Ha, ja pierdzielę, jak to idzie. Sam jestem w szoku, że to tak idzie. Dzięki, Peniu. Spoko, 107 level, elegancko. Mogę Huntera przejąć w tym momencie. I mogę sobie z Sylwią siedzieć. Na Hero na przykład, jak będzie nam się nudzić. Ty to Walet jesteś, chyba masz X razy 2. O kurde, nie, nie. X razy 1. Tylko, że ja trochę maniaczę, widzowie. Szczerze wam się przyznam, że jak... Że ja trochę maniaczę, no. Czasami gdzieś tam gram rano od 7, czy tam do pierwszej w nocy, drugiej. No, jak się, wiecie, jak kręcicie się w jakąś gierkę, to tak to wygląda potem, nie? Off ciągle zajęty? No, powiem ci, z offem jest taka sytuacja, że no jest czasami wolny, ale ja teraz sobie zaplanowałem, że po nockach jak będę wracał, to od 6 będę na offie sobie expił. I co, nie da się, ani razu tam nie expiłem, bo od 6.30 czy od 6 już tam są dymy na offie, nie? Głównie właśnie Brazylijczycy tam siedzą, bo mają tam ten inny czas trochę. I u nich jest inna godzina i oni tam siedzą potem o tej godzinie. U nas 6, to u nich nie wiem, która jest. O, donajcik wjechał, widzowie. Donajcik wjechał od Grendala. Dziękuję bardzo za 25 zł. Serducho dla ciebie. No i dzięki za gratulacje levela. Dziękuję bardzo. Podstawowe EQ na start. Aktualnie mam 6 level dopiero. Byłaby szansa, jak napiszesz mi swój nick na Twitchu, jak napiszesz na Twitchu na czacie, to ja cię zweryfikuję, bo tutaj do mnie piszą niektórzy tacy ludzie, którzy sobie pekują i potem biorą ode mnie EQ, więc na Twitchu jak się odezwiesz, że to jesteś legendary trzeci Belis, to ja zobaczę sobie. Hej, to ja, Mati Chap. No okej, okay, niech będzie, to później wyślemy coś. Jak będę w depo, gdzieś tak za godzinkę, to ci co tam chcieli, to proszę się odezwać, to potem coś porozsyłamy. Kurde, ja nie zarobię na te wasze plejceciki, widzowie. Ale trzeba wspierać nowych, trzeba, bo fajnie to, widać, że to oddaje. Widać, że liczba graczy rośnie i to mnie cieszy. Nie wiem, czy to właśnie z tego powodu, że właśnie tutaj trochę ludzi się poodpalało ze streamami i reklamują serwer. Ten ziomek jeszcze pisał, że chyba sesja jest, to studenci mają chyba więcej czasu właśnie na granie, może też przez to nie chodzą, tylko mają egzaminy. No nie wiem, jak to wygląda, ale zajebiście się dzieje ostatnimi czasy. 320 osób wczoraj, masakra. Ile kapa mam tutaj na tym, na lotbagu? Mało, tutaj nie ma jakiegoś mega fajnego wora. Tam na górze jakbyś zbierał, to masz fajnie z tych kuli i szkieletów. Szarańcza już lota ukradła i teraz podejrzliwy. Nie, no tu akurat mi łatwo jest targać sobie w kółeczko. Tutaj na plus wychodzisz? Wiesz co, szczerze ci powiem, jeszcze tutaj nie ekspiłem tak długo, że cały refil. Ekspię tu drugi raz, a za pierwszym razem byłem tylko tak zobaczyć na godzinkę. Więc nie wiem, jak to wygląda z kasą, ale... Nie wiem, może będę na zero? Runek nie szczędzisz? No nie, nie szczędzę, nie szczędzę. Strzelam sobie tak, wiesz, pójdę sobie potem na dwarfy, przysiedzę, trzymaniacze, to znowu zarobię trochę, nie? Ale też robię sobie te runki na tym, nie? Na majorów w pracy czy coś, to sobie zaś odrobię parę backpacków uchów. Także bez problemu. Wątpię. A już od dawna się zbierałem do tego, żeby pograć na 7-4. Jest feeling taki jak kiedyś. No i bardzo dobrze. To mnie cieszy akurat. Zawsze jak ktoś pisze, że gra, że zaczął grać, że podoba mu się, że zostaje na dłużej, to jest mega, nie?
Właśnie też chcę wrócić. No to stary, zapraszamy. Nic tylko grać. Dobra pora na granie teraz jest, bo tak jak mówimy, lato nie będzie aż takiego tłoku. Bo w zimę to niekiedy nie ma gdzie ekspić, nie? Szczerze wam powiem, że niekiedy w zimę to jest ciężko, nie? 400 osób na serwerze, no to naprawdę trzeba niekiedy się nabiegać za respem. Mam nadzieję, że gebowie tam zaczną powiększać trochę tą mapę. Dodawać coś, jakieś spoty, no bo kurde. No, teraz jak już będzie zima, a tak to będzie wyglądać. Jeszcze jak utrzymam regularnie te streamki, pewnie przyciągnę trochę osób. I może być tak, że może być po 500 osób, nie? W zimę. No, a to już będzie ciężko pomieścić na takim serwerku. Mam nadzieję, że tutaj fajnie z chłopakami zareklamujemy serwer. Odkryłbyś w końcu tego obliteratora. Co to jest? Ten Sunlord? O, proszę, Sylwia wbiła. Czarny demon, a. O, moglibyśmy to odkryć. Siema. Jak ci tam idzie? Wbiliśmy level, nie wiem czy słuchasz, ale przed chwilą wbiliśmy level 107. To siódmy level wbity był. A zobacz sobie. A, ZW, okej. Okay. Dobra. Ofensywnie. O, szefowa. Ogólnie to poszedłbym gdzieś tam, jak będę wychodził już. To poszedłbym na ten. Tam na tą drogę na Sunlorda. Jak ktoś wie na 100%, gdzie się kopie dziurę, to bym tam chociaż zobaczył, co tam w ogóle są za moby. Po drodze, nie? Właśnie, to ty dzwonisz. Nie? Dopiero co i ZW, ZW. No fajnie, się bawi. Już ci pokazywałem. A to jak będziesz jeszcze przez godzinę, to pokażesz mi jeszcze raz, co? Ja tam pójdę. Się wrąbię tam na tą drogę i zobaczymy, co tam jest. No, ja wiem, ale ja już nie pamiętam, wiesz. Zanim byłeś sławny. Sława, cholera. Zobaczymy, jak tam. Coś się ruszyło z tym licznikiem. 270 graczy. Teraz taki mainstream, że mi się pisać nie chce. Czemu ci się nie chce pisać? Właśnie zobaczyłem, że straciłeś zapał tutaj do rozmów i w ogóle. Lipa, lipa. No tak, jesteś w sobie od początku ze mną i cały czas liczę, że gdzieś tam oglądasz dalej i że siedzisz i tak dalej, że śledzisz, co się dzieje. Grendal, kolejne 25 zł. Nie wiem, czy to się zbugowało, czy chłop ciągle wysyła. Chyba wysyła, bogaty jest, nadziany. Nadziany Grendal, dziękujemy. Serducho dla ciebie. Zaraz Sylwia wróci, to jej powiem, żeby sobie zobaczyła lepiej ten licznik. Będzie w szoku. Teraz taki mainstream, że mi się pisa. Aha, to już było. Wróciłam. Kocham takie przerwy na raty. No. Ty lepiej sobie zobacz, Sylwia, na licznik donate'ów, co tu się dzisiaj dzieje. Masz głos jak gość, który robi filmiki z Google Maps. Serio? Co leci z tego Overseera? Jakieś śmietki, wiesz? Jakieś Twanded Swordy, pierdoły, jakieś tam. Mielone wiadro, siema. Witamy serdecznie, Mielonkę. Zobacz sobie, Sylwia, ten donate, co dzisiaj się stało. Jak tutaj widzowie się starają o ciebie. Ja pierdzielę. No w sumie to Grendal się stara bardzo dzisiaj.
Chłop tam dostał chyba jakiś gruby zwrot podatku albo coś, nie wiem, co to się dzieje. Bo ponad stówa poszła. Co jest, że wszystkie klipy z twojego kanału usunięte? Niemożliwe, że wszystkie są usunięte. Może one znikają po 2 tygodniach. Tak samo jak wody, nie? Donajtuję, Grendal, cały czas. Klipy nie znikają? Mam na innych kanałach, u ciebie zero. No nie wiem, stary, co się dzieje z klipami. No to zobaczymy, czy go usunie. No ale nie, no ja nic tam nie usuwam, żadnych klipów. Usunąłem po ostatnim streamie jeden klip, na którym powiedziałem coś takiego, co tutaj widzowie pisali, że mogę za to dostać notkę. Więc usunąłem jednego klipa, czy tam dwa. A tak, żeby siedzieć i kasować wszystkie klipy na bieżąco, no to po co miałbym to robić? Tam niektóre fajne klipy były. To nie wiem, czemu to się pousuwało, naprawdę. Lipa trochę, jeżeli tak. Ja to potem sprawdzę. Wspieram dobre osoby. No dziękujemy, Grendal. Dzięki. Jak leci X? Poleciało coś? Adrian, nic nie poleciało. Wbiliśmy 107, wbiliśmy tutaj chyba 17 czy 16% mieliśmy do levelu, więc to wbiliśmy, ale locik, no jak zwykle na Tibiantisie, nie? To już się przyzwyczajamy. Chociaż dzisiaj na pochu miałem fajny lot. 2 Drone Hammery i ten i Fire Sword z DLI i z dragów. No i oczywiście do tego 10 KOZ-a. Tych śmieci je. A dziękuję. Mam 107, możemy na Hero atakować razem. Sobie na Hunterki bić. Kiedyś, jak nam się będzie nudzić. Widzowie piszą, że mam chyba exp razy 2, że tak expię. A w ogóle ktoś tu przed chwilą coś o głosie gadał, a ja dzisiaj zdjąłem taką osłonkę, tą taką ala, taką siatkę, która wyciszać ma. I się zastanawiam, czy coś się zmieniło, czy nie ma jakichś szumów, czy coś, czy jest tak, jak było, możecie dać znać. Bo mi ta siatka przeszkadzała, wiecie jaka, takie kółko z takiej siatki. I mi to zasłaniało trochę, lepiej bez tego. Więc jak nie ma żadnych szumów, przegłosów, nic tam nie zbiera takiego, to popkiller. No, popkillera sobie zdjąłem, no. To wolę bez tego robić. A chyba jest ok, bo widzowie nic nie piszą. Nie pisali, że jakoś kiepsko mnie słychać czy coś. No, nie pokazuje, nie wiem czemu. Nie wiem, coś tu się od czasu do czasu na tym Twitchu tak pierdzieli, że... Może niechcący kliknąłem usuń wszystkie klipy, czy co? Mogłem coś takiego zrobić? Ja pierdzielę, i tyle klipów poszło się walić? A jak zmieniłeś tego, jak szukałeś tego, czy nie zmieniłem tego, jak woda szukałem? Kurde, nie wiem. Jak będę łowił w jednym miejscu na wodzie, to będzie się łowiło? Chyba nie. Chyba jak złowisz, to ten, to... Jak złowisz, to chyba musisz czekać, jest taki jakby respawn tej kratki. No to pięknie, jak wszystkie klipy poznikały. No zajebiście. Ja tego oczywiście nie usuwałem, żeby nie było, że gdzieś tam specjalnie to usunąłem, bo po co? Klipy to przecież fajne były niektóre, beka była. Kurde, 2DS-y najgorzej. I Jean, zaraz Expo pójdzie w ruch, patrzcie. Jedziemy z nimi. Dobra, poszukamy, no.
Uratuj. Ratuj nas. Nie wiem, widzowie, nie wiem, naprawdę. Tutaj niekiedy się dzieją takie dziwne rzeczy. Może ja nawet tego klipa, co szukałem wtedy, żeby usunąć tego, co tam powiedziałem, niefajną rzecz, to może mi się tam nacisnęło, że nie wiem, usuń wszystkie czy coś. Mogło tak być, nie? Powodzonka, dziękujemy bardzo za wsparcie, Grendal, i dzięki, że wpadłeś. Powodzonka tobie również. Baw się tam. Że tak to niekiedy wygląda, widzowie, no. Moje nieogarstwo po prostu. Dobra, będą lepsze klipy, widzowie. Jak tamtych się nie będzie dało odkopać, to będą lepsze. Postaramy się o to. nie wiem. Sam już teraz nic nie wiem. Dużo expander i widzimy. Dużo expa i widzimy się jutro. Okej. Okay. Powodzonka, dziękujemy bardzo. No i do usłyszenia jutro, mam nadzieję. Już tu wspominałem, że nie wiem, jutro w sumie miałem mieć przerwę, ale tutaj wyszedł jeden taki pomysł, żeby zrobić jeszcze raz, bo tam to się skasowało po 2 tygodniach. Jakoś nie wrzuciłem tego jeszcze raz. I poradnik do tego, do Arutank i do Ang. O, proszę, subik! O, mamy fajną informację. Ale stop, bo tu dużo naraz się dzieje, widzowie. Subik poleciał, odmielone wiadro. Serducho dla ciebie, dzięki mordeczko za subika. Jest mi niezmiernie miło, że subujesz właśnie mnie. Także dzięki. Skupujesz MMy? Kurde. Tak ciężko powiedzieć, czy skupuję, tak nie skupuję, jak potrzebuję, to wtedy szukam jakiegoś tam ziomeczka, tam do mnie sami niekiedy piszą, czy chcę kupić, to wtedy jak mi brakuje, to wiesz. Dzięki Mielone Wiadro, dzięki za subka jeszcze raz. Może na YouTube? Tak, teraz jak nagramy ten poradnik, to na pewno będzie on wrzucony na YouTube'a, żeby się zapisał, żeby to było na stałe, także nie martwcie się. Bluk do nas pisze, czy szukam. Did anyone find? Pardy, 5 zł. Czy jest szansa, że założysz OnlyFans? O kurde. Dzięki, twardy. Już myślałem, że cię nie ma, szczerze mówiąc. Ale co do twojego pytania. No nie ma szansy. Może jest jakaś mała szansa na kamerkę kiedyś, ale... ale OnlyFansa chyba nie. Trzymajcie się, do jutra, Grendalek. Jakie kiedyś. Jakie są obowiązkowe questy Master do 30? Desert Quest na pewno must have. Co tam jeszcze do 30 takiego? Są te questy, które ja czasami robię serwisy na jakieś tam ringi, pierdółki, bo takie to, tak to obowiązkowe questy to nie ma, ziomuś, nie ma. Tutaj nawet na te offy, nie offy są pozmieniane, tak żebyś za dużo nie zarobił, więc sobie tam nie zawracaj głowy questami na razie. Jak nie masz tam jakiegoś 50, 60 levela, to questy nie oddadzą, wiesz. Kamerka na show upie może być. O kurde. Tutaj Bluch nas zagaduje, widzowie, o Anihilatora. Bo tutaj się pyta nas o Teamek i może być ciekawie. Jeżeli on tam kogoś ma, może to się kiedyś, może dojść to do skutku kiedyś. Postmana też warto mieć? Warto, jak jesteś knajtem, to warto mieć postmana. Tam palkiem.
O kurde, ostatni backpack GFB-ków. Nie wiem, czy na tego Sandlorda pójdziemy. A czy na tą drogę. Też w sumie 19 do 20 będziemy streamować, czyli możemy tu posiedzieć jeszcze z pół godziny, a potem możemy iść tam. No Postman oddaje na knajcie, zwłaszcza jak siedzisz na kopalniach pół życia. Sobie wysyłasz z respa, nie musisz targać lootbaga do miasta. Jak się czujesz? Lepiej? No dobrze, no, dosyć normalnie. Póki co jak streamuję, to jak gadam, to nie czuję jakieś tam, wiesz, jakieś osłabienia, no ale zobaczymy, co będzie później. Może masz uczulenie na pracę? Może tak być, wiesz? Może tak być, ja mówię, że nie. Ja chyba zacznę przejść roka, ale chyba pierwszy druida, żeby już trzaskał uchy. No, polecam sobie zrobić dwie postacie. No tak średnio bym powiedział. Do uchów i maina, nie? Nic, no może się to uda. Może dostaniemy za jakiś tydzień czy kiedyś wiadomość, że mamy team na Anihilatora i trzeba będzie jej spróbować, widzowie. A Stuchów da radę zarobić na flipaka, czy jednak 45? Oczywiście, że się da zarobić, chłopie. Czemu miałby się nie dać? Trzaskasz te uchy, za 10 backpacków uchów masz około 30k, no 10 backpacków uchów, jak się postarasz, to w 2 dni zrobisz. Nie ma problemu, żeby zarobić. Nie możesz się ani doczekać? No ja też, ja będę musiał poćwiczyć w ogóle. Na sucho, uchanie. Po ile pak chodzi za kaskę w TB? 45k około. 45-50, teraz troszkę podrożał. Urodziny Ani. O, może być ciężko na Anihilatorze. A jak się uda, to będzie szał. W końcu będzie Magic Sword zdobyty ciężko, a nie tam kupiony za kasy z dwarfów. Siemandero, Dadol, elo. Dzieci na sucho SD napierdzielać we mnie. Nie no, mam nadzieję, że pójdziecie ze mną tam, odprowadzicie mnie, będziecie wspierać. Będę transmitował oczywiście wszystko na bieżąco. Taki trening mi zrobicie, tak? Napierdzielanie SD-kami. Jaki plan na dziś? Zaekspiamy sobie tutaj na Nekrusach. Dobiliśmy 107. Zaekspiamy, tu pokazujemy taką mini, można powiedzieć, nie tombę, może nie tombę, ale takie miejsce dla Eka, dla Palka. Zaraz zobaczyć, co tam na dole będzie się działo. No i co, no streamujemy jeszcze przez mniej więcej godzinę, a później się będę musiał iść szykować do roboty. Jeszcze muszę powysyłać tam parę jakichś playcesików. No i tyle, no. Latałeś tutaj z GFB-ków magiem, no widzisz?
Także znasz temat, znasz. Nie ma jakoś tutaj mega miodu, bo level też nie leci jakoś tam bardzo, bardzo fajnie. Kasa taka sobie, mam nadzieję, że nam się tutaj coś tam zwróci. Ale tak, dla odmułki przyjść, nie ma źle. Już 34 backpack jest, deków, czekam na jakiegoś blokera, jakbyś był chętny, locik twój. Jaki level dadol? Proszę game, jak coś już z roka... jak już z roka wyszedłem, czekam w tchaj na ciebie, aż wrócić z respa. No to możemy się umówić, widzowie, tak, że się odpuszczamy tego Sandlorda, bo GBK mi się kończył, a tam słyszałem, że jest hardcore. Expimy tu do 19.30 i idziemy do depo, porozsyłamy troszkę rzeczy. Tyle co paka kupić, przynajmniej pierwszego, to warto wydać te 40 zł. No chyba, że masz jeść później kalapki bez masła, to wtedy nie. zaraz nadal pogadamy, tylko donate wjechał, zaraz zobaczę. TWARDY69 5 zł. Śniło mi się dziś, że razem ekspiliśmy i ja cię Didi ty uleczyłem, a ty okładałeś mobi swoim wielkim mieczem. Potem wychodziliśmy z expa, to spuściłeś live. Zaraz po sobie mnie, przeczytam, ja na razie dla was leci, ja sobie zabiję na krusa. Jak to wygląda z tym donajcikiem? Od twardego 5 zł. Śniło mi się dziś, że razem ekspiliśmy. I ja cię od tyłu leczyłem, a ty okładałeś moby swoim wielkim mieczem. Potem wychodziliśmy z expa. To spuściłeś linę po mnie, bo ja zapomniałem. Ja pierdzielę. O kurde, dzięki za piątkę, twardy. Dzięki, dzięki, piąteczka. Co było dla ciebie? Takie sny miałeś? To fajnie, fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że to był dobry cel, przyjemny. Dadol, ty masz 34 backpacki SD-ków. Lot dla mnie. A powiedz, co by cię interesowało, żeby huncić? A mógł coś tam poblokować, no jakieś hero pewnie albo coś. Myślisz co, gdzie? Może lepiej niech mama nie ogląda. O kurde, to też tak teraz pomyślałem. Holender, wyszedłem z reka, czeka na tchać dla ciebie, aż wróci z expa. To napisz jeszcze za pół godzinki, jak będę szedł do depo. To ci na pewno coś wyślę. Ja pierdzielę, no lepiej nie, widzowie, lepiej nie, żeby nie oglądała na razie. Może twardy sobie znajdzie jakiś inny efekt, raczej obiekt tych westchnień. Co ty proponujesz? Bardziej wtajemniczony? Wiesz, takim MS-em na Hama wyszło nawet demonka zabijać. Jakiegoś tam, czy tam Orloka na manaringu, czy coś. Nie wiem, możemy kiedyś się przejść. Tylko zobaczę, jak to teraz będzie wyglądać u mnie, jak będę miał jakiś wolny czas. Musiałbyś do mnie zostawić, musiałbyś do siebie zostawić jakiś kontakt i wtedy byśmy się umówili na jakiś termin i ja bym na przykład wziął cię gdzieś na streamku, byśmy na przykład gdzieś poszli sobie pobić coś. Jeszcze byśmy to przemyśleli, co się opłaca strzelać. Czy może jakieś DL? No nie wiem, zobaczymy. Sporo tych SD-ków masz, więc fajnie by było gdzieś to fajnie, wiecie, zainwestować w coś, nie? Żebyś troszkę levelka sobie wbił. SD-ki zaciągnęło? No nie, bo zaraz by ktoś przeleciał i by ukradł. Ja bym wziął SD-ków na maksa na siebie i ty na siebie na maksa, najwyżej byśmy zrobili refill, nie? Ziomek z Guilty Hair, kiedy te behemoty? O, proszę, pamiętają o behemotach. No ja chyba będę organizował behemot hunta w weekend z widzami.
żeby sobie stanąć za tymi kamieniami i pobić. Także jak ktoś ma jakiegoś, jak ktoś ma jakiegoś 40 chociaż tego paladyna, no to niech się odezwie do mnie. Najlepiej na Discordzie niech potwierdzi, że w weekend chciałby iść. Bo jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, czy w sobotę, czy w niedzielę. Abyśmy poszli sobie na chilla, może byśmy coś zlotowali. Proszę, tak bardzo, bardzo cię, ale to bardzo proszę o kama z tego hunta. Z tego, co teraz ekpię? Na pewno będzie zapisany WOT, więc sobie pobierz, albo zobacz jutro, albo dzisiaj nawet jeszcze, tak po streamku. Bo ja mam, zapisuję mi wody od razu. A myśmy tego plecaka wziąć. Dziękuję za obsa, prince. Josio, prince Josio. Dzięki za obserwację. Ktoś jeszcze nie ma obsika, to proszę bardzo, zapraszam do klikania. Będzie bardzo miło. Posiedzimy sobie tutaj do tej 19.30, później wrócimy sobie do depo na spokojnie, powysyłamy jakieś tam dla widzów jakieś seciki. I co, no dzisiaj niestety nie mogę dłużej niż do 20, tam 20 z hakiem posiedzieć z wami, chociaż bym chciał bardzo. No bo idę na nockę, pewnie przy weekendzie będzie więcej czasu, że postaram się w weekend jakoś to nadrobić. Gdybyście męczyli knightem do 20 levela, jakieś fajne miejscówki są? No, zależy jakie skille, czy masz jakieś tam dopiero co po wyjściu z roka, czy masz jakieś 50 chociaż? Na początku nie będziesz miał, wiesz, jakiegoś miodu, pewnie jakieś właśnie roty, a potem może jakieś dwa soldiery, gdzieś może koboldy na Aru Tank podhaczać, tak o. Coś tam na Fibuli może, no nie wiem, no nie wiem. Ciężko powiedzieć, ja to właśnie dużo expiłem na tych soldierach, na tych kopalniach na Kazo normalnie, bo kaska tam fajna jest. Unikałem właśnie tych guardów i biłem, starałem się bić same soldki. Co to za miejscówka? To na Aru Tank jest Ankrahmund w podziemiach. Takie nekruski. Kurde, nie wiem, czy ja chcę tu wchodzić z tym DS-em. Hej, Mordko, skąd wziąć, kurde, Dwarfen Ring? I za ile można kupić u ludzi? Kurde, Dwarfen Ring nie jest chyba za... Nie jest chyba za drogi, jakbyś chciał kupić, a ja mam tych ringów trochę i nawet szczerze ci powiem, że nie wiem skąd, bo tutaj się dostawało w jakimś queście, tutaj z czegoś mi tam spadło, nawet nie wiem z czego, no i tych ringów trochę mi się nazbierało, na pewno mam jeszcze tam jeden czy dwa w depo, że tak to wygląda, nie wiem, nie powiem ci dokładnie ile kosztuje i skąd to brać. Tak na spontanie mi się zbierały te Dwarfen ringi, wiesz? A, jeszcze muszę tu Sword Ringa sobie wyciągnąć jednego. Dwa Kołdzina, ale ci z Dwarfa, widzisz, jak to widzowie czujnie wspierają. Amazon Camp Quest jest. O, widzisz, Amazon Camp też.
Dobra, widzowie, z racji tego, że to jest już nasze tam ostatnie czy przedostatnie kółko, ja sobie ten worek będę ciągnął już do końca za sobą, bo nie wiem, o który tu jest reset. Także jakbym poszedł tu, a byłaby godzina resetu, to by mi ten worek zniknął po prostu, nie? Ten backpack. A to już by było szkoda. I tak ryzykowałem, bo nie wiem, kiedy tu jest reset flora. Gomater Tower, teści Dwarfenada. Ile tutaj expa na godzinę? Około 50k na godzinę tutaj jest. No nie za duży expa, ale jest szansa właśnie na bochy, nie? Nekro. School staffa, bochy, coś takiego. Ale tam wrąbał się na dół ten nekro. Najgorzej. Nie chce mi się go tam gonić. Duży problem będzie z żarciem. A może być problem z żarciem na początku, szczerze mówiąc. Ile bożki na OTS? 40, 45. Różne ludzie sobie tutaj wołają. Nie są tanie, wiesz? Siemka, polujesz dziś na buty szybkości? No, poluję, poluję. Fajnie by było, jakby spadły. Siemka, myślę, żeby wbić 4-5, 4-5 na początek i podeksmić do 20. Zrobić sportsmana i dwarpy. Co o tym sądzicie? No, jak najbardziej dobry pomysł. Ja zawsze tu zachęcam widzów, żeby nie siedzieli nie skillowali od razu po wyjściu z roka do nie wiadomo jakich liczb, bo potem siedzą, zamulają się na tym skillowaniu. Potem koniec końców wychodzi tak, że im się nie chce expić, bo się przyzwyczają do skillowania, idą, wbijają dwa levele i zaś wracają na to skillowanie. Ja wam polecam takie coś, że skillujecie sobie do tej 45-50 i idziecie właśnie wojować, idziecie expić sobie do 20 levela gdzieś, 25, 30 nawet i potem znowu sobie skillujecie, nie wiem, 10 skilli sobie wbijacie i potem znowu exp i tak w kółko, i tak w kółko. Najlepsza metoda, moim zdaniem, żeby się nie zamulić. Przyzwyczaiłem się do robienia run. No właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Potem ci się nie chce ruszać na expa. No to jest właśnie to. Tak to wygląda, widzowie. Masz kogoś Nexta? Tak, mam Nexta, mam. Niestety jest Widar. No i ten Fly, co tu expił wcześniej. Chyba widz nawet jest na streamie. Ale chyba Widar będzie wchodził, bo tutaj się dopytuje ciągle, a chyba on na liście jest po mnie. Także zaraz zobaczymy później, jak będziemy wychodzić. Jak to tam liścik wygląda. A co, już by było sprawdzane pewnie, co? By było obczajana miejscówka by była. A, okej, to Widar będzie wchodził, dobra. Skończymy to, puścimy Widara. Ja mu pisałem 1H o 18:30. Akurat, tak jak mówiłem, 19:30 sądzimy. A, okej. A, to niestety, no. Troszkę się spóźniłeś, Widar jakieś 1,5 godziny już do nas pisał tu. Po ile playset tutaj? Nie wiem, no 400 i 400 jakoś tak chyba. Mniej więcej tak to wygląda, nie? Ile można wołać za playseta? Siema, cześć, witamy. Pozdrawiam Twardego. Twardy, masz pozdrowienia od Jęcysia. Widzę, ci się fan klub tworzy. Już powoli. Fan klub Twardego. Plecy standardowo 1K.
Już zmięk, ale dziękuję za pozdrowienia dla niego. idę po ogarniać domu i potem dobiję 11 level. No i elegancko. Miłego ogarniania. Okej, jedno kółko na dole. Jedno kółko na dole i... No i co, i zbieramy się powoli do depo. Trzeba podesłać parę itemków jeszcze dla widzów. Jedenasty level, żeby uchorobić? Tak, jedenasty. Piąty chyba, żeby używać, nie? Low level knightem lepiej kupić FS-a i tarcze moby, czy od razu GS-a zbierać? Kurde, chyba GS-a się odpala, najlepiej chyba GS-a się odpala. No, bo tak mi się wydaje, nie? Nie ma się co bawić chyba w FS-a, jak myślicie? Sword to Sword chyba jest jedyna droga prawidłowa. Ale ten Starker się dziwnie przesuwa. Najlepiej się przeskilować na Axe. O, sam bym poszedł w Axe, jakbym teraz mógł od nowa. Też ziomuś mi ostatnio pokazywał Kama, jak sieknął z Ice Rapiera. W jakiegoś tam typa za 230 chyba. To trochę mi się oczka zaświeciły co do tego Sworda. O kurde, ciemność. Teraz w takim momencie. Mam 14 level i 7k w depo, więc 20 desert i bym miał GS-a. No to no fajnie, fajnie. Polecam właśnie GS-ka zainwestować. Podrzucić coś byczku na start. Gram ekiem, sword jakiś by się przydał. Mogę podrzucić. Także tutaj będę wysyłał też jeszcze do paru innych ludzi. Ale tak jak mówię, zaraz idę do depo. Za jakieś 15-20 minut. I wtedy będziemy sobie ogarniać tutaj. Dla paru osób jest tutaj paczka do wysłania. Więc odezwijcie się za 15 minut, 20, jak będę w depo. Ile Dragon Lance tu stoi? Około 100k Dragon Lance, droga jest. Leci z Black Knighta, także no jest to jakoś tam do kupienia, ale jest drogie. O, proszę, w ogóle przeoczyłbym to. Twardy tutaj po tym donejciku wszedł na top 1 donatora. Gratulujemy serdecznie. Twardemu. Quest na Dragon Lance nie było? Był na Real TV, na Tibianty się nie ma. Nigdy nie jest za późno na przebranżowienie się. No co ty na to mały pragniesz membimbały? Ktoś tu fajnych nut słucha. No aż mi się kurde, aż mi zagrało w głowie te bimbały, bo też kurde, wiecie jak to jest z takimi piosenkami niekiedy, nie? Freddy, dzięki za obsa, piąteczka dla ciebie, witamy serdecznie. Możecie poruszyć temat Axe a Sword dla kogoś, kto teraz zacznie? No temat jest prosty, Sword jest łatwy w skillowaniu i łatwy jeżeli chodzi o GS-a, ale jak masz ochotę gdzieś tam pograć w late game'ie, z SCA, no to SCA chyba bardziej oddaje niż Sword, nie? No ale w Axie jest droga taka, że wiesz, Fire Axe, długograny i tak dalej, nie? Ignorek, dzięki za obsa, witamy. Też nie ma na Guardian Halbert, ale jest do kupienia. Bo spada z takich randomowych, nie? Tylko nie Ignorek, a kto to Ignorek? Siema Ignorek. Na Demon Helmet jest tylko Demon Helmet, dokładnie. Poprzerabiane są te questy, tak żeby ludzie nie mieli zbyt łatwo, wiesz? Tibiantis ma być trudny, jak klasyk mówi. Co ty do ci te klamoty? Znany temat.
Tomek, czemu ty masz tu jakiegoś VIP-a? O, VIP-ki, zasłużone VIP-ki są. Chciałbym znowu parę rozdać. A, bez dźwięku, ziomuś. O właśnie, z tych overseerów lecą te strange helmety. Nie wiem, ile to warte. Podejrzewam, że z 200-300 GP. Ale nie, to nie ja pytałem, Tomek. To ktoś... Ja czytałem komentarz. Ktoś się pytał. O Tomka, czemu ty masz tutaj VIP-a. O, mówię, że rozdałem VIP-ki tutaj. Rozdaję co jakiś czas. Jak ktoś... widzę, że ktoś siedzi non-stop i udziela się i tak dalej. Jest tu Rashid, Ginny? Rashida nie ma, Ginny są. Wow, mamy to, widzowie, jest! Dzięki, dzięki. Aż Milo się obudził. Dziękuję, widzowie. Mamy buty szybkości. Elo. Zwróciło się. Thank you, Maxwell. Thank you. Widzicie? Jednak czasem, kurde, warto przyjść sobie pohancić takie nekromancery. O, Sowa nawet się odezwał. O, kurde. Dzięki. Nawet tu miałem coś odpowiadać. A, o Ginny. Rashida nie ma. Ginny troszeczkę przerobione. Nie można sprzedawać wszystkiego, tak na realu są jakieś tam limity, że sprzedasz parę rzeczy i potem nie możesz już więcej. Dziękuję za obserwację, Ronek 94, dziękuję. Witam serdecznie na okręcie tybijskim, wrażyńskim. Bożki, teraz, minutę temu, Bożki. Nie pierdziel, że cię nie było, bo darłem się jak głupi. A, okej, Sowa, czaję. No fajnie, dzięki, że wpadasz. Kurde, ostatnio DSM, teraz Bożki. Nie wiem, czy to GM mi to wsadza do tego, do lota, żeby ludzie myśleli, że tak leci na tym Antisie. Czy w końcu zaczyna oddawać? Jak myślicie, w końcu zaczyna oddawać? Przez to narzekanie na Hero, chyba tak. Tak mi się wydaje. Posłyszeli, nie? I powiedzieli, o kurde, jednak musimy coś zrobić, bo ludzie nie będą grać, jak tak nie będzie lecieć. Bój Bóg 40K? Zobaczymy, jak to tam będzie. Na razie zostawiamy, zobaczymy. Jak ty chcesz już Jalahary dodawać, to nawet nie rób tego hara. Jalahary. Nie, no co ty, bez takich. To jest chłopieś Tibia 7.4, tutaj wiesz. Jak coś zostanie dodane, to pewnie, kurde, jakieś małe miasteczko takie customowe albo coś, albo jakieś będzie poszerzone, jakiś resp miasta. Także nie licz tu na jakieś, wiesz, nie wiadomo co, nie? Dobra, widzowie, idziemy z tym. Na razie, widzowie, nie wiem, co zrobię z bohami. Może dla Sylwii zostawię nawet. Także na razie nie spamujcie mi, bo na razie nie będę ich... na pewno dzisiaj ich nie będę sprzedawał. Za ile będziesz bohę sprzedawać, bo przed chwilą udało mi się kupić za 45. Jak lotnąłeś, no to dobra cena, dobrze ci się udało kupić, jak będę sprzedawał, to pewnie też za 45, ale szczerze wątpię, że na razie będę sprzedawał, na razie doleżeć w domku, może będą dla Sylwii, dla tego Boba małego. Jeszcze mamy jedno nekro, także jeszcze jest szansa, widzowie, cały czas. Kurde, pijani jeszcze jesteśmy.
No nie ma. Wy też tak reagujecie, jak coś fajnego zlecicie, czy tylko ja tak reaguję? Sylwia ma małe bobasy? Bobsy? Sylwia to taki bobek mały. O kurde, musimy sobie tutaj już... musimy sobie tutaj już opróżnić. Ja tak reaguję na głupie lifelingi z kula. O Boże. No to fajnie, że mnie rozumiecie. Dobra, te różdżki już też tutaj pakujemy do lota. Albo robimy challenge, wrzucimy bochy do lotbaga i zobaczymy, czy się uda nam dociągnąć do depo. Co myślicie nad takim challenge'em? Czy nie warto? Chyba nie warto, co? Dawaj. Już czekam za winklem. Dobra, weźmiemy sobie kasy też na siebie, bo mamy kapa na to, a kasy też by było szkoda, bo mamy tu trochę. Także zostawiamy tylko 4800 lota. Mam nadzieję, że nikt się nie połasi na 4800 jakichś klamorów. Nie, nie robię tego, nie robię. Tutaj i tak na Tibiantisie bardzo rzadko coś spada, więc to by było głupie, taka zabawa. Napisz mi do Widara. I am leaving. O, no to online już. Ej, no to tutaj jak Widar, tylko jeszcze zobaczę na liście, czy on nie ma jakiegoś drugiego hara, bo może będziecie mogli sobie tutaj wejść, kto chciał. Dziękuję bardzo za obserwację, Argus GTFO, dziękuję. 300 osób online, zapomniałem właśnie sprawdzać, a jak jest, no to kurde, klasa. Widzowie, oddaję Tibiantis. Słuchaj, było 320, a mamy dopiero 19.30, więc ten pik powinien jeszcze być. Donajcik poleciał, zaraz zobaczymy. Głos as czuje napływ krwi do mojego naganiacza i robi się taki al dente. Zaraz sobie przeczytam. Miękki 69, 2 złote. Czekajcie, znikło mi. Ojejku, jaki to ma zajebisty głos, aż czuję napływ krwi do mojego naganiacza i robi się taki al dente. A, no to nie wstyd. Dziękuję bardzo za dwójkę dla miękkiego. Panicz Bobby, dzięki za obsa. Witam na pokładzie. W ogóle wiecie na Discorda, podeślę wam link. Podeślę wam link, nie wiem czy ten... Dzięki za obsa, 4 kirama, 4 kirama. 4 kirama wbijane. Podeślę wam link z Discorda, jak macie ochotę wbijacie na Discorda, bo wiecie do czego Discord służy, także tutaj tworzymy sobie taką społeczność. Tu są zapowiedzi o jakichkolwiek tam streamkach moich, kiedy będą, co będziemy mniej więcej robić, jakieś losowania, pierdoły, także... Wbijajcie na Discorda, właśnie wam podesłałem link. No i co, no siedźcie sobie tam i tam jest sekcja trade, tam są kanały głosowe, możecie siedzieć, gadać, szukać ludzi na hunta, pytać się o różne rzeczy, także zapraszam was na Discorda. Myślałem, że mam, a nie mam, no to widzisz. Czasem tak jest, czasem zapominacie też, podobają się streamki, a potem coś wam was kręci, zaciekawi was, jakaś historia, którą opowiadamy i się okazuje, że nie macie obsa, ale to nic. Szkoda, że Tibian jest przeglądarcą, bym w pracy pograł. Ole by było, łatwo by było, co? Widzowie, tutaj
Zaraz zobaczymy list. Jeżeli nie ma tu nikogo, no to ktoś tutaj się dopytywał o tą miejscówkę. Możecie sobie przyjść zaraz. Ale jeszcze nie mówię na 100%, bo jeżeli Widar sobie wpisał Nubhara, no to może czeka na Nubharze na respa. Jaki skill? 9-1 na Swordzie. 9-1 na Swordzie, na 7-6 shielding. Jak to wiadomo, shieldingu się nie skilluje za bardzo tutaj na Tibiantisie. Aha, zamknąłem sobie to. Dajcie chwilę, bo już się znowu pogubiłem. Chciałem manaski sobie otworzyć. Manaski, kurde, teraz wszystko. Wszystko mi się pozamykało. A, expo możemy mieć zamknięte. Nie przyda nam się już. Dobra, lecimy z tym worem. Zaraz wam powiem, jak to tam wygląda w liście. No i co, opłacało się, zwróciło się na pewno za ten huncik. Tak, jest ten program, polecam NDSK. Pulpit zdalny tak zwany, sterowanie telefonem, sterowanie komputera, obsługiwanie właśnie komputera telefonem. Łączysz się, w domu zostawiasz sobie TB-kę włączoną na komputerze, gasisz sobie powiedzmy monitor, wszystko sobie gasisz, na taki stan czuwania sobie wprowadzasz kompa w cudzysłowie stan czuwania, bo nie możesz go wyłączyć. Tylko ja sobie zawsze wyłączam monitor, wyłączam sobie klawiaturę, bo to wszystko, co mam podświetlane. I co? I łączę się telefonem z komputerem. I jestem w pracy i sobie po prostu zaklikuję. AnyDesk. Nazywa się AnyDesk, taki czerwony programik, ikonka czerwona. Ściągasz na telefon i na komputer. I tam potem ogarniasz to. Widziałeś mój nowy zaraz przeczytam donata. To ja, twoja Gosia z Torunia. Ach, ta nasza nocna urzędniczej, jak mnie szarpałeś za włosy, mam. Nie ma Nexta, widzowie, na Nekro, a Widar jest offline chyba. Możecie tu przyjść, jak chcecie, jak ktoś by chciał sobie poekspić. Już czytam donajcika. Donajcik poleciał od Mokrej Gosi. 2 złote. Hej, moja prażynko, mogę cię chrupnąć? Widziałeś mój nowy style na IG? To ja, twoja Gosia z Torunia. Ach, ta nasza noc na urzędniczej, jak mnie szarpałeś za włosy. O kurde, urzędnicza nie oddaje, widzowie. Dziękuję bardzo za 2 złote, Mokra Gosiu. Co, lecimy. Jakby ktoś chciał tutaj, to macie wolne te nekrusy. Gohad Magikala, ja pierdzielę, masakra, co? No i możemy sobie tu dorzucić jeszcze. Resztę tych gratów, żeby nic nam nie zostało w tym. Good. No, good. Pochy wyciągniemy. No i co, to możemy zamknąć i lecimy z tym. Mamy tu parcela. Zaraz sobie zaadresujemy już parcela. Zaraz będziemy wysyłać jakieś tam free itemki, plate sety. Także przygotujcie się. Oczywiście jak ktoś już dostał na start, to prosiłbym, żeby nie pisali, bo ludzie potrzebują niekiedy, a ja potem już, wiadomo, nie mam tego w nieskończoność, co nie? Dobra, spoko, Holender, pamiętamy o tobie. Po ile bochy? A chyba dla Sylwii chyba zostawię, wiesz? Chyba dla Sylwii bochy zostawię. Już po VIP-ach widać, że jest dużo online ludzi. Mam chyba 10 albo 15 osób online z VIP-a.
straciłem wenę do gry. No, jak jesteś miękki zawodnik, to ja się wcale nie spodziewałem, że ty będziesz, wiesz, że ty tu wytrzymasz jakiś czas. Z Realtib jak się przychodzi, to wiesz, no, z tych apęka raz dwa, nie? 20 level, ty i tak wbiłeś duży, bo 30 wbiłeś. Także no już czas na ciebie, już czas. Miałeś mnie boostować? Grać ze mną. No ja cię mogę boostować, ale ty musisz wbić jakiś 35, 40, że ja mógł cię zabrać na jakiegokolwiek Team Hunta, nie? Jak ty nawet przez bramkę na Cyklopolis nie przejdziesz tym kapciuchem. Co to za OTS, Maćku? Tibiantis online. 7-6 Tibia. Od królowy OTSik. Mówisz, że będziesz mi GS-y blokować? Nic takiego nie mówiłem. Afera na czacie. Mordo, ten AnyDesk ściągasz na kompa i na telefon też? Tak, tak. Musisz tu i tu mieć AnyDeska. Musisz połączyć się tam, dostajesz numer, komputer ci generuje numer, który musisz wklepać na telefon. Przypisujesz ten numer do telefonu, robisz sobie tam zaufaną opcję, żeby nie musieć hasła za każdym razem wpisywać. O kurde, co ja zrobiłem, nie przerzuciłem tego. I potem łączysz się normalnie. Ja pierdzie. Widzowie, patola z tym MPC-kiem. Ale będą runy jebane w pracy? Ja też robię. Ja nawet skillowałem tym knajtem w pracy, szczerze się przyznam. Także runy jak najbardziej w pracy można robić, chłopie, z telefonu. Nie można używać botów, MC-ków, taskerów, ale można sobie obsługiwać z telefonu kompa, bo to ty musisz to robić, nie? Nikt za ciebie tego nie robi. Okłamałem cię? Że dasz full eku? Aha, no. Niezły full eku. No gola system, mam tylko tyle, a na sowa zbieram. No, zarzuty są. Tutaj, kurde, wyjechał jak. Nic tutaj nikomu nie obiecywałem, mogę pomóc zawsze. Ale jak ktoś jest właśnie takim, wiesz, grajkiem z Real Team, że pęka przy 30 levelu i chce być boostowany, to nie polecam. To była inwestycja z ciebie. Dobra, idę tutaj, kurde, panicz Bobby. Wyotrzy mu się, kurde, tutaj. Żarcik. Dobra, wiecie co, bo jak będę wysyłał te rzeczy, a mam dużo w tej, a czekajcie, idę sobie najpierw kasę wymienić, żeby sobie kapa zrobić. Zaraz wam coś pokażę. Nawet miesiąca nie wytrzymał na rotach. No. Mam screen free w rozmów. Nikt to bym zły, ale tylko pod publiczkę, żeby nie widzieć tej słomy z butów. No. Spoko. Beka jest. Okay, zamienimy sobie najpierw 60. Co? Nie mam 60, a mam. Wow, to jeszcze więcej mamy. Zobaczymy jak to będzie teraz. 20. Jestem się liczyć, to zamieniamy, widzowie, w ciemno. Tutaj mamy jeszcze 100. A w tym naszym backpacku nie mamy już nic. Okej, okay, udało się. Mieliśmy 81. O właśnie, dotyk Boga, to jest Widar. To jest Widar, więc on tam będzie chyba szedł. Kiedyś ktoś w piłce mi powiedział, że jak się nie umie grać, to trzeba wyglądać. Także tego się trzymam. O kurde. Dobra widzowie, biorę sobie tego. Boy Steel Bootsu, jak pisze, jak ktoś ma. Steel Bootsy. No nie wiem, może to nie jest Polak, może to jest, wiesz, kupiony hard czy coś, nie mam pojęcia, a skoro pisze po angielsku, to kto mu zabroni? Ale widzę, jeden z drugi to za tobą murem, no to wiadomo, że za mną murem, a za kim?
Od razu by go sprzedał, dzięki. Dobra, widzowie, bierzemy sobie to, co tutaj może się przydać jeszcze dla widzów. Weźmiemy sobie to, to sobie tutaj troszkę zostawimy. Spike Sword to, bo wszystko mamy na Edron inne, także to, co jeszcze bym mógł wysłać ewentualnie do widzów, to też sobie wezmę, tam w deposy zostawię. Ten ring to raczej nie będzie nikomu potrzebny. W sumie jak mam krapa, mogę to całe wziąć. To też mogę wziąć. Okej, okay, dobra, mamy to i lecimy na Edron. Czy life fluidy lepiej sprzedać? Czy life ringi lepiej sprzedać, czy użyć? Ja wiem, ja bym używał. Ja zawsze używam. Co to za nutka leci? Już ci mówię. Gossip. Gossip Fed Tom Morello. Nazywa się Maneskin? Coś takiego. Dobra, lecimy widzowie. Który M level? Już ci mówię. Siódmy. Siódmy i trochę. Dużo XP na Lifelinga, więc coś tam wpada, ale... krew z nosa, wiecie jak to wygląda. No Maneskin, Maneskin. Lecimy na Edron, dołożymy sobie to do tych naszych itemsów. To zamykamy. Ile mamy uchów w ogóle? Trochę nam tam poszło, widzowie, wiecie? O, trochę dużo nam tam poszło z tego co widzę, ale oddało, opłacał się. Jeszcze mam uchy, bo ostatnio kupiłem, także bez problemu. To wyrzucamy, to są puste plecaki. Tak, to są puste, tu mamy uchy. Właśnie chyba zacznę... Prażnie nie zmienia się, bądź dalej nobem. Dzięki, dzięki. Właśnie nie chyba zacznę XP z lifelingami, bo bieda. Znaczy, ja nie patrzę na ten M-level, bo na pewno nie będę miał 9. Tam bardzo szybko, albo w ogóle mogę nie mieć. Mi bardziej chodzi o to, że ja się przyzwyczaiłem do lifelingów, że te klikam te eksury i tak dalej. I tak dalej, że ja nie lubię tak, że nie mogę się leczyć, że muszę się co chwilę uchać. Od 30 levela chyba XP z lifelingami. Nie wyobrażam sobie, żeby nie wziąć sobie 6 lifelingów na refila teraz. Strasznie się przyzwyczaiłem. Dobra, tutaj ktoś pisze, 2 plate armory, aż byś prosił, o kurde, widzowie, ale wy jesteście, dać wam palec, to wiecie co, byście zrobili, co tu mamy za loty, tu mamy jakieś lotbagi, aha, to ten nasz lotbag, a ten drugi, kasa jakaś, aha, dobra, już wiem za co to jest kasa. Zaraz, będziemy robić paki, także najpierw bym chciał sobie tak, to i to tutaj, ale to są jakieś spike swordy, tego na pewno nie mam tutaj w tych swoich gratach. Aksa jakiegoś masz? Takiego lepszego aksa nie mam, ale mogę tu kupić, jak to się nazywa widzowie, Barbarian Axe? Nie. Lifelingi się kupuje w Edron za 900 GP. Nie piszcie przez chwilę teraz do mnie, bo ja się muszę tutaj skupić. Muszę to porozdawać tu, a zaraz z tego będę wam dawał. Jeszcze brass armor. 107? Jest. Okej, okay, dobra. Który NPC?
Tam na prawo, tam gdzie masz ten domek z Great Axe'em, to ten, to tam. Fast Hand? Kurde. Dobra, wygraliśmy Steel Bootsy. Widzowie, piszemy Sell Steel Boots. Kto chce kupić? Ale jaja, co? Wygraliśmy, odkupię 20k. Już mam kupca za 20k, mu napiszemy. No, 20k, wygraliśmy. Widzieliście honorowo, nie? Widzowie, piszcie na czacie. Wygrał. Piszcie na czacie wygrał, jak uważacie, że wygrałem to honorowo. Piszcie na czacie wygrał, jak uważacie, że wygrałem i że mogę sobie je wziąć. Widzowie piszą wygrał. On zagrał 5, a ty 4. Nie no, widzowie piszą, że wygrał. To możemy to wziąć, tak? Jak to wygląda? Oddaj to, nie? Gościu już się tiltuje, patrzcie. Gość się tiltuje. Napiszemy mu kończu bierze za 17k. Budki. Idziemy. Nie, kończy, nie wysyłaj, nie wysyłaj. Ja mu oddam oczywiście. Ale zobaczycie, co on zaraz będzie pisał. Dobra, widzowie, wracając do tematu free itemsów. Patrzcie, patrzcie, mówiłem. Jakby wygrał bochy, to by nie oddał. Dobra, chodźcie, nie będziemy się nad nim znęcać. Za to bym nie oddał. Nie, no oddajemy, oddajemy. Nie robimy sobie ten. On się chyba obraził. Obraził się, no. No trudno, no. Wiecie, że to były jaja, nie? Może nie złapał tego vibe'u. Nawet nie podziękuję, no. Nie, no za co ma dziękować? Za swoje? Napiszemy, jakbyś był na streamie, to byś wiedział, że to są jaja. Dobra. Widzowie, robimy tak. Idę po parcelę. Mam jeden. Potrzebuję pewnie jeszcze z pięć. Kurde, zawsze jak mam za mało miejsca tu, to mi wszystko wypada na glebę. Czekajcie, to tu sobie zrobimy. Dobra, możemy sobie kupić teraz chociaż jeden parcel. Jeden, drugi, trzeci. Będziesz huntet za takie akcje. Dobra, chcę. Czwarty, piąty. Dobra, ale wiecie co na pewno będę musiał zrobić? Na pewno muszę iść kupić kilka szalików, bo wiem, że wy nie macie, a zawsze do eku startowego taki szalik odda, bo to jest jeden defa. Aha, zwiększenie mojej akcji, czy się uda wystąpić itemy? Zaraz będę wam wysyłał, wiecie? Zrobimy tak, do pięciu parceli włożymy po skarfie, nieważne do kogo to poleci. Nieważne do kogo to poleci, to czy ktoś będzie miał, czy nie. Ja wiem, że to żarty były. A, no spoko. No nie, no beczka ogólnie, wiesz. Chcieliśmy cię trochę podnieść ciśnienie, nie? Żeby krążenie ci tam zwiększyło, żebyś był zdrowszy. Będziesz błagał jak na pok wtedy, żebyśmy cię nie zabijali. Okej, okay. Trzymajcie za słowo, mordeczko. Dobra, widzowie. Na pewno wysyłamy tutaj teraz
Do Holendra i... poczekajcie, poczekajcie. Holender... Najpierw ten był, Ragap. Dla widza, dwa plate armory. A czemu dwa? Ty nosisz dwa normalnie? Aha, zaczynamy z ziomkiem. Okej, okay. Jakie miasto, Ragap? Ragap, jakie miasto? Juwe, to dla mnie tylko szarfa. Tchajs. Do Ragapa, Tchajs. A jeszcze Ragap, jak możesz, napisz mi na Twitchu. Odezwij się na Twitchu, ja muszę sobie zweryfikować twój nick. Czy ty czasem już do mnie nie pisałeś, ojku? Marcin, pomożesz w dostępie do Ang? Możemy zrobić ten Ang, jak będziecie chcieli. Kiedyś. No tu Ragap, Freddy Hero, nie przypominam sobie, żebym wysyłał mu już, także dostaniesz. Poczekajcie, nie wszyscy naraz. Załatwimy sobie Ragapa do Tchajs. Na weekendzie możemy zrobić ten Ang serwis, jak chcecie, nie ma problemu. To jest chwila, moment. I co, lecimy, dwa plate armory, bo tam z ziomeczkiem chciał zacząć. I co, całe sety, czy jak to tam wygląda dla was? Pledlegów mam mało, ale wyślę wam dwa razy wszystko. Co to jest Ang Service? Aha, army tylko chcesz, dobra. Mamy resztę. No i elegancko, Ragap, załatwiony jesteś. Macie tu jeszcze na start ode mnie na farta, nie wiem, 600 GP na jakieś czary czy coś, podzielcie się. Poszło. Ang Service to jest takie przejście, ten passage, co teraz przechodziłem, żeby na Darashie tam przechodzić na Ang z Darashi przez passage. Można wysłać komuś, jak ma pierwszy level? Chyba można. Lecimy z Holendrem teraz, bo był tam w kolejce. Jakbyś jakiś miecz mógł dorzucić dla Eka, coś dorzucimy. Jakie miasto, Holender? Nie ma sprawy. Hajs. Tchajs i ty jesteś knajtem i nie masz nic, tak? No to miecz 200 sword, bo 200 sword to jest, wiesz, wychodzisz z 200 swordem i bułę masz. Walisz normalnie, wiesz, w trąbę te wszystkie moby z 200 sworda. Także ja na początku sam ekspiłem z 200 swordem na tym low levelu. To wyślę ci tego 200, jakbyś chciał jakieś roty pobić czy coś, to będzie dobry. Wyślemy ci setę z secika, Dark Helmet ci wyślemy, Platelexy. Nie wiem, tarczę też ci wyślę, chociaż tu handed jest dwuręczny, ale jakbyś sobie chciał poskillować. Kiedyś zamiast GS-a kupiłem tu handed sworda, pisze Przemotch. Gratulacje dla ciebie. Czyli mamy to pyk pyk, chyba starczy, co? I na farta 500 GP, żeby ci się rozmnożyło. I mamy Holender Trice. Leci paczucha. Poszło. Dobra, jak to teraz wyglądało? Dla mnie tylko szarfa, Juwe. Wyślemy Juwe, szarfa. Juwe, jakie miasto? Ale paczuszka. No, fajna, fajna startowa paczuszka. Juwe pisał, że chce szarfy. Tylko nie wiem, do AB. Dobra, Juwe, leci. Czekaj. Jak to teraz było? Juwe, Ragap załatwiony, Przemotch, Hihok, Knight bije Axe. Dobra, Przemotch. Nie wiem, czy będzie jakiś aksik dla ciebie. A ty nie masz nic, Przemotch? Totalnie nic nie masz? Pusty jesteś. Przemotch, Axe. A jakie miasto? Tchajs, okej, okay, zaraz zobaczymy. Na pewno dostaniesz tego seta, jak wszyscy. Wyślę ci tym razem Stal Helmet, już tak rozsyłam. Dark i Stal, żeby porównał mniej więcej. Dark chyba ma mniej jednego defa, ale to tam na tych low levelach to... No, Axe nie będę miał dla ciebie, chyba że to. To było z questa jakiegoś. A, na dwa w Helu to było do wzięcia. To jest chyba dobre, Axe. Mogę ci to dać, jak chcesz. Ale to wiesz, musisz to godnie nosić. A jak skończysz grę, będziesz musiał odesłać, bo to są nie są tanie rzeczy.
Chris Waldero. Hello, już 11, co za wariat. Dwarfenka jeszcze. Kurde, widzowie, wy mnie ograbiacie dzisiaj. Ale co mu tutaj jeszcze brakuje? GS-a ktoś dzisiaj sprzedał u mnie na czacie. Kończył chyba, czy ktoś. Dronhamy kupię? Nie mam. GS-a ktoś dzisiaj sprzedał. Nie ma sprawy, Holender. Czekajcie, armor, helmet, to. No i on chciał jakieś akse. Damy mu? Czego leci GS? Behemotów. Damy mu, nie? Tego Dwarfen Axa na farta. Nie wiem, mordo. To jest 31 ataku. To ma dosyć dużo. Jak na początek. Także nie wiem. Możesz sobie to przetestować, czy to będzie dobre. I co? I 500 GP na farta. Dobra, kto tu jeszcze coś chciał? Legendary trzeci Bels. Kto to jest legendarny trzeci Bels? Napisz na Twitchu. Druid, napisz na Twitchu. Muszę zweryfikować twój name. Belskare, Mati Chap. Mati Chap, kurde, coś mi to mówi. Już chyba wysyłałem do Mati Chapa. Mati Chap. Pisałem 10 minut temu. Dobra, jaki ten? Jakie miasto? Dobra. Jakie miasto, powiedz? Tchajs, okej. Okay. To poproszę do Tchajs. Ty jesteś druidem, tak? Druidem jesteś. Czyli wali z różdżki tym druidem, tak? To damy ci plate seta. O kurde, ale byś dostał. Ale byś dostał. 11 plate armorów. No to nieźle. No dobra, wyślemy ci plate seta. Druidowego. Masz czego bić w ogóle? Bo my tu mamy taką macę chyba. Albo już wysłaliśmy komuś tą clerical macę. Wysłaliśmy komuś. Z czego taki druid może bić? Na pewno z Warhammera, ale nie chcę tych Warhammerów tak rozdawać na przypał, wolałbym je posprzedawać, bo też potrzebuję kasę. Z różdżki. Nie wiem, czekaj, zaraz jeszcze Dwarfenka. To broń by tu była dobra do bicia. Może Morningstar? Widzowie, bije się z Morningstara, czy nie? O kurde, widzowie, donajcik. Przemoc, 10 zł, dzięki. Nie ma sprawy, ziomeczku, to ja dziękuję za zadyszkę. W imieniu moim i w imieniu Sylwii. Bardzo dziękujemy za donajcika. Serducho dla ciebie. Trzymaj się tam, wariacie. Nie wiem, wyślemy Morningstara, bo wiem, że z tego też się na początku bije. To jest jednoręczna. Więc jak sobie tam jakieś rodki będziesz podhaczał, no to może tym łańcuchem z tą kulą tam coś tam fajnego ci się uda zrobić. 500 GP na farta, jakbyś chciał sobie jeszcze coś kupić. I leci paczka do ciebie. 2 złote. Grażyn Gaming, 2 złote. Wysłałbyś coś na stadia 8 level Knightnik. Marvin Randra. O Boże, Grażyn, dzięki za dwójkę. W ogóle bardzo mało brakuje do celu. Mam nadzieję, że na następnym streamku się uda osiągnąć cel dla Sylwii. Dziękuję bardzo wam za te donaty w moim i też w jej imieniu. Szepunia, jakbyś mógł poprosić taki sam secik dla Knighta, dla AB, tylko ze Swordem. Q Noah, napisz do mnie na Twitchu. Napisz na Twitchu, bo muszę zobaczyć, z kogo ty będziesz pisał tutaj. Muszę weryfikować chociaż trochę. Napisz do mnie na Twitchu, na czacie.
żebym wiedział, że nie jesteś jakimś tam pekerem, który sobie chce wysępić tylko. I chyba będzie wszystko na razie, widzowie. Trochę rozdałem, trochę też sobie zostawiam, znaczy sobie, trochę rozdawiam zostawiam na następny raz, bo tych widzów na pewno będzie przychodzić. Wszystkich tu obdarowaliśmy, co chcieli. No jak Noah nie napisze do nas, no to nie wysyłamy, bo wiecie, każdy może sobie napisać któryś tam raz z rzędu. Jesteś? Teście są, ale byłem na mucie. Aha, ale to odezwij się na tym. O kurde, dostaliśmy fajne rzeczy na Freetemsy. Żebyś się odezwał na... Dzięki Kenshin, żebyś napisał coś na Twitchu. Napisz, że QNoah here albo coś takiego. Jakiś mieczyk podrzucisz dla Ronka? Podrzucę. A tylko mieczyk? Jestem QNoah, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Chciałem tylko zweryfikować, wiesz? Ronek, czekaj, zaraz. Ronek Thijs. A ty, Ronek, chciałeś miecz czy coś tam jeszcze? Bo ty jesteś chyba ten Ronek 6 coś tam, tak? Wcześniej pisałeś chyba, nie? No i spodnie mogą być. Szalik to tak o mi potrzebny. Ale jak nie masz to spoko, czekaj, zaraz, zobaczymy. Szalik jeszcze powinienem mieć tutaj. A chcesz to? A nie, żartuję. Dobra, jakie miasto? Hajs, a już napisałeś. Ty chciałeś mieczyk i spodnie. I szalik też dostaniesz. A mieczyk Two-Handed Sword, może być Two-Handed Sword? Myślę, że do siekania jakichś tam rotów czy coś, to Two-Handed Sword na początku będzie git. I spodnie. Ostatnie Plaid Leggy, następny już polecam Brass. I to wszystko, tak? Tak, będzie dobra na rozruch. Co porabiacie? Dopiero wszedłem. Peter, kurde, my już kończymy zaraz. Bo no, ekspione było, wbite było 107 i zlotowane były bożki z nekromanty. Także jak cię ciekawi, to sobie woda obejrzyj później po streamku, powtóreczkę. Dobra, do Ronka chyba wszystko. Jeszcze oczywiście 500 GP na farta. Na rozmnożenie. Ronek, hajs. Mieczyk, spodnie. Szalik. Poleciało. No i ostatni widz, widzowie. Ostatni. Ten QNoah. Ostatni widz poleci. QNoah, jakie miasto? Zaraz przeczytam donate'a, widzowie. Gaming Prażyn. 2 złote. You see a teddy bear, Wysłałbyś graty. Sosia, Druid, Nick, Szkoda, Londram że of nie ani Mardi, Hilator. Kalin. Spoko, Ronek, nie ma za co. Do AB. Jeszcze wyślemy tutaj do ostatniej osoby. Juna, AB, Tendriel. Już sobie czytamy do Necika. Widziałem, że Grażyn napisał. Gaming Prażyn. Tak, to? Od tego? Czy to było coś innego? Gaming Prażyn. Wysłałbyś coś, ja druidnik, Londram of Marvin Carlin. Ja pierdziele, zryciuchy. Proszę mnie tutaj nie podkręcać. Ile taki plececik plus Two-Handed Sword? No tak jakbyś chciał to sprzedać, to z 1,5K. Czekajcie. Juno Abdendriel, ty pisałeś, że ty nie masz nic i chciałbyś, co byś chciał? Sworda jakiegoś? Taki sam secik dla Knighta do AB, tylko ze Swordem. Ze Swordem. Okej, okay, Two-Handed'a ci wyślę. No i seta startowego. Czekajcie, bo tutaj nam... O, Pledlexy. Super. Pledlexy się przydadzą. Od Kenshina, bo już nam brakło Pledlexów. No i co? Dostaniesz Two-Handed Sworda. Lexy. Dostaniesz Plate Armora.
Dostaniesz plate armora, dostaniesz steel helmet. Widzowie, dzisiaj dużo tego poszło, mam świat tych itemów, mam nadzieję, że będziecie z dumą to nosić i będziecie no, wychwalać się, od kogo macie eku, kto was wspomógł i tak dalej. Wyłudzą ja ciuchy na chorą córkę, a potem OLX. dobra, czyli tak, hełm, tarcza, spodnie. No nie wiem, wyślę ci też tarczę, chociaż ta broń jest dwuręczna, ale jak będziesz chciał sobie skillować, to wysyłam ci też Warpen Shielda, 500 GP na farta i jeszcze lecę po szalik. Na razie więcej nie wysyłam, widzowie, bo już też muszę kończyć streamka. Kupię ci jeszcze szalik, wyślę i będziemy, widzowie, kończyć. Ja idę sobie coś zjeść. Patrzcie, ile VIP-ów w ogóle, ja pierdzielę, samych VIP-ów tyle jest, a co dopiero ludzi, ile jest w ogóle ludzi teraz online, sobie sprawdzimy. 317 osób, kurde, serwer żyje, widzowie. Ma się bardzo dobrze, Tibiantis. Poszło, mordeczko. No i co, chyba na razie wszystko, znowu będziemy potem rozdawać. Bożki sobie zostawię. To od Kenshina. By tutaj dorzucimy, czyli pyk, Cleric Armeisa będziemy mieli dla kogoś, bo wiem, że z tego też się bije na starcie. Tutaj mamy takie dark jakieś pierdółki. Nie ma kumpla nigdzie odchodzenia. Dobra, wszystko, widzowie. Czyli tak, podsumowanie dzisiejszego streamka. Ale te bożki na giveaway'a dla widzów. No nie wiem, giveaway sobie jakiś zrobimy, jak będzie jakaś fajna okazja. Czyli powiedzmy jakaś okrągła suma obsów. W ogóle ile dzisiaj wpadło obsów? Zaraz zobaczymy. Ile ludzi nas dzisiaj tutaj zaobserwowało. Hmm. 14 osób doszło, fajnie, cieszę się. Zawsze zasięgi się powiększają, ludzie potem wiedzą o Tibiantisie, coraz więcej ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także co, podsumowanko dzisiejszego streama. Wbiliśmy 107. Wbiliśmy 107 level. Możemy przejąć Huntera, możemy zachęcić Hero z Sylwią razem we dwójkę. O, cieszę się, panisz. No i co, no zlotowaliśmy bochy, wysłaliśmy trochę itemów dla widzów, no i tak wyglądał dzisiaj streamek, lecimy od 3 godzin, no chciałbym z wami więcej posiedzieć dłużej, przyzwyczaiłem was do takich dłuższych streamków, ale no praca do weekendu już niedługo, więc w weekend sobie posiedzimy. A jaki jest plan? Jutro miałem być off, ogólnie miałem nie streamować jutro, bo jak wiecie, co drugi dzień się staram. Ale tutaj wpadł pomysł taki, że parę ludzi pytało mnie o ten poradnik do Arutank i Ankh, który miałem nagrany tu na streamku, on się skasował. Może być tak, że jutro około 17 wejdę tak na półtorej godzinki, może dłużej i pokażę wam, oprowadzę was po Arutank, oprowadzę was po Ankh, pokażę wam wszystkie miejsca. Ale nie obiecuję, może tak być, prawdopodobnie tak będzie, także możecie się spodziewać jutro streamka, ale jak nie będzie jutro streamka, no to też nie obraźcie się, bo jutro miałem być dzień off, no ale mam w planach właśnie nagrać dla was ten poradnik, żeby on był, bo dużo ludzi zaczyna grać na Arutank, jest parę ciekawych miejsc dla takich low leveli, wystarczy, że macie paka, tam się bardzo fajnie zaekspia. Są fajne miejscówki na takie 20-30 levele. No na Ankh bym wam pokazał też jakieś tam skaraby, nie skaraby, dragony. To miasto jeszcze dokładnie bym wam pokazał, jak ono wygląda.
No i zobaczymy. Także co, za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Mega podciągnęliśmy cel donacji. Dziękujemy przede wszystkim dla Grendala, ale jak i dla wszystkich innych, którzy dorzucali złotóweczki. Sylwia niedługo będzie miała cel spełniony, także na pewno będzie się cieszyć. Dzisiaj wam życzę miłego wieczoru. Odpoczywajcie sobie, ładujcie siły przed weekendem, a jeszcze jutro trzeba wytrzymać. I będzie weekend, będzie odpoczywane. Jaki cel? Na waciki dla Sylwii, jak widzisz. Także dzięki za dzisiaj, fajnie się bawiłem z wami, fajnie, że wpadacie, dziękuję wam serdecznie, że zawsze jest taka frekwencja, że mogę na was liczyć. Mega mnie to motywuje, także do usłyszenia prawdopodobnie jutro. Także bądźcie na Discordzie, to na pewno będziecie wiedzieć, czy jest, czy nie. Right? Dla kogo? Jao1, nie wiem kto to jest. A kto to jest? Zaraz go wpiszę sobie, żeby zobaczyć. Ja bym Szumiemu zrobił rajda, bo on tutaj dzisiaj był u nas i zastanawiał się nad tym. Zastanawiał się nad graniem na tym Yantisie. Co myślicie, żeby Szumiemu zrobić? Zaraz zobaczę tego Jao'u. Kurde, nie znam typa. A to jest jakiś twój znajomy? On gra na Medivita. Ja bym Szumiemu zrobił. Zrobimy dla Szumiego rajda? Co myślicie? Ucieszy się chłop na pewno. Następnym razem, dobra, dla tamtego. On chyba w Lola gra Szumi, ale możemy się przywitać. Szumi jest spoko, no Szumi jest spoko. Zrobimy Szumiemu widzowie rajda. Dołączcie do rajda. Ja się już z wami żegnam, już się w sumie pożegnałem. Także do usłyszenia jutro, a ja tu spróbuję zrobić tak. Ukośnik rajd. Szumi, dolna kreska. Gaming. Zobaczymy, czy to pójdzie. Tak, możecie dochodzić do rajdu. Pozdrówcie go tam, zostawcie mu obsa. Powiedzcie, od kogo jesteście. Także no, do usłyszenia jutro, widzowie. Piąteczka dla was. Dzięki za dzisiaj.